Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Damian Bębnowski. Jestem wiceprezesem zarządu Fundacji imienia Janusza Kurtyki w Warszawie i mam przyjemność powitać Państwa na kolejnej debacie z cyklu Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości 3.0. Jest to trzecia odsłona naszego projektu Fundacji imienia Janusza Kurtyki, którego zasadniczym celem jest pochylenie się nad jakością stosunków państwa polskiego z najważniejszymi partnerami. W ubiegłych latach analizowaliśmy poziom zaawansowania, jakość relacji Polski z takimi państwami jak Niemcy, Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa czy państwa nordyckie. W tym roku pochylamy się w sposób szczególny nad stosunkami Polski ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Francją, przy czym próbujemy analizować wraz z naszymi ekspertami owe stosunki w kontekście szeroko rozumianej przeszłości. Wychodzimy bowiem z przekonania, że jakość tych relacji wynika bardzo często z doświadczeń historycznych, niekiedy bardzo owocnych, dobrych, innym razem z kolei trudnych i dramatycznych. Pokłosiem wszystkich zorganizowanych przez nas cyklów debat są publikacje, w których to zbieramy zapisy wszystkich zorganizowanych przez nas rozmów, które to dodatkowo są uzupełnione przez referaty, teksty, krótkie artykuły naszych ekspertów, w których zechcieli pogłębić swoje analizy, rozwinąć pewne wątki w zakresie swojego spojrzenia właśnie na stosunki Polski z przedmiotowymi partnerami. Proszę Państwa, celem tych debat jest również gromadzenie ekspertów wywodzących się ze środowisk akademickich, z kluczowych ośrodków naukowych w Polsce, środowisk dziennikarskich, publicystycznych, eksperckich, środowisk analitycznych funkcjonujących w ramach choćby organizacji pozarządowych czy think tanków, po to, aby mieli oni okazję wymieniać swoje poglądy, konfrontować swoje spojrzenia na analizowane tematy, niezależnie od reprezentowanego kolorytu światopoglądowego. Dzisiejsza debata jest dedykowana relacjom Polski ze Stanami Zjednoczonymi i została zatytułowana Strategiczne partnerstwo Polska i USA w XX i XXI wieku. Pragnę gorąco powitać naszych dzisiejszych gości, a są to pan dr Marcin Fatalski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór państwu. Witam również pana doktora Mirosława Chabowskiego, reprezentującego Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Witam serdecznie. Pan doktor jest z nami, może mieć pewne problemy techniczne, ale uczestniczy w spotkaniu. Witamy serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Witamy. Przepraszam. A moderatorem dzisiejszego spotkania jest pan doktor Jan Pajor z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Witam serdecznie, panie doktorze. Dobry wieczór państwu. Szanowni Państwo, partnerem medialnym cyklu jest portal blogpress.pl, który udziela nam wsparcia technicznego, za co serdecznie dziękuję. Współpraca z portalem jest dla nas owocna i trwa już od długiego czasu. Dodatkowo chcę nadmienić, że patronatów medialnych nad całym cyklem
udzielili Tygodnik do Rzeczy, Miesięcznik Historia do Rzeczy, portal historia.org.pl oraz portal historykon.pl. Serdecznie dziękujemy. Cykl Historia, Prawda, Teraźniejszość 3.0 stanowi natomiast część następujących projektów i zadań publicznych. Podium, trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji imienia Janusza Kurtyki w stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, parasolowej i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Jest to zadanie finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Dodatkowo nasz projekt Historia, Prawda, Teraźniejszość 3.0 dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Tyle tytułem wstępu. Bardzo serdecznie dziękuję panom za przyjęcie naszego zaproszenia. Informuję jednocześnie naszych widzów o możliwości zadawania pytań na czacie. Będą one udostępnione moderatorowi. Oddaję teraz głos panu doktorowi Pajorowi. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Jeszcze raz dobry wieczór państwu. Szanowni państwo, przecież doskonale się orientujecie, że dzisiejsza debata poświęcona będzie stosunkom amerykańsko-polskim w XX i XXI wieku. Jest to zagadnienie bardzo rozległe. W związku z tym dzisiaj podczas 90 czy nawet 120 minut tej debaty nie będziemy w stanie o wszystkich kwestiach powiedzieć. Skoncentrujemy się na pewnych wybranych. Zanim jednak do nich przejdziemy, myślę, że warto może wskazać na pewne takie ogólne cechy stosunków amerykańsko-polskich w interesującym nas okresie. Po pierwsze, na co wskazują właściwie wszyscy badacze, były i są to stosunki asymetryczne. Z jednej strony mamy bowiem Stany Zjednoczone, czyli światowe supermocarstwo, z drugiej Polskę, państwo, które w XX, XXI wieku no, nigdy tym mocarstwem, supermocarstwem, czy też nawet mocarstwem nie było. Występuje tu zatem wyraźna różnica potencjału politycznego, militarnego, gospodarczego między tymi dwiema stronami. I też wpływa ona oczywiście na możliwość kształtowania, oddziaływania na sprawy o wymiarze światowym. Ta różnica skutkuje też, rzutuje też odmiennym postrzeganiem tych relacji dwustronnych przez oba państwa. O ile Stany Zjednoczone dla polskiej dyplomacji, w polskiej polityce zagranicznej w interesującym nas okresie często zajmowały poczesne miejsce, tyle dla Waszyngtonu, który wiadomo ma swoje interesy w wielu miejscach na świecie, Warszawa w tym samym czasie zazwyczaj nie odgrywała aż tak istotnej roli. Dodać też należy, że nastawienie i działania Waszyngtonu względem Polski najczęściej stanowiły element, fragment ogólnoeuropejskiej polityki tego kraju. I co więcej, niestety z naszej perspektywy często były też uzależnione od stosunków z naszymi potężnymi sąsiadami, czyli z nie albo Niemcami, albo Rosją, też Związkiem Sowieckim. Jeśli chodzi o drugą kwestię, którą myślę, że warto tutaj zasygnalizować, nie będzie może ona szczególnie odkrywcza, ale stosunki amerykańsko-polskie na przestrzeni wieku XX i teraz XXI nie były stałe, były zmienne. Natężenie też tych kontaktów było zmienne. Stosunek obu państw względem siebie się także zmieniał, na co wpływały różne oczywiście czynniki, zarówno tutaj wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Mam nadzieję, że to krótkie wprowadzenie
Państwa nie zanudziło. W każdym razie chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do pierwszej już właśnie takiej kwestii właściwej i zaczniemy od pierwszego momentu przełomowego, jeśli chodzi o te stosunki polsko-amerykańskie. A zatem pierwsza wojna światowa, wielka wojna i okres tuż po niej, tuż po jej zakończeniu, kiedy to kształtował się ten nowy ład światowy. Szanowni Państwo, w maju 1919 roku Ignacy Jan Paderewski podczas przemówienia w Sejmie stwierdził, że gdyby nie ogromna pomoc Stanów Zjednoczonych, gdyby nie ogromna przychylność prezydenta amerykańskiego Woodrowa Wilsona, sprawa polska nadal byłaby wewnętrzną kwestią niemiecko-rosyjską. Ta wypowiedź polskiego premiera, myślę, że dosyć dobrze ilustruje, jak istotne znaczenie dla kwestii odbudowy państwa polskiego miało właśnie poparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. To poparcie, zdecydowane poparcie dla sprawy polskiej, ono też było widoczne, jeśli prześledzimy, przeanalizujemy dwa najbardziej istotne orędzia wygłoszone przez prezydenta Wilsona zarówno ze stycznia 1917 roku, jak i ze stycznia 1918 roku. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszym z tych przemówień jedynym państwem, które zostało w sposób expressis verbis wspomniane przez prezydenta amerykańskiego, była Polska. Wilson opowiedział się za właśnie odtworzeniem zjednoczonej i niepodległej Polski. W drugim przemówieniu, tym nie bardziej znanym w 14 punktach, istotne jest nie tylko to, że jeden punkt 13 był poświęcony sprawie Polski, ale myślę, że też warto tutaj podkreślić fakt, że Polska była jedynym spośród wymienionych przez prezydenta amerykańskiego państw, które wówczas jeszcze nie istniały. Wszystkie pozostałe państwa to były państwa już funkcjonujące. A więc wyraźnie widać, że Stany Zjednoczone poparły sprawę polską podczas I wojny światowej. Teraz chciałbym w takim razie rysuje się pytanie, dlaczego to zrobiły? Dlaczego Stany Zjednoczone tak wyraźnie opowiedziały się za odtworzeniem państwa polskiego i tę polską sprawę popierały? Dodajmy, że jest to zagadnienie o tyle interesujące, że jeśli chodzi o wiedzę nie tylko przeciętnych Amerykanów, ale także elit politycznych tego kraju na temat Polski, jej historii, Polaków, to ta wiedza była skromna, mówiąc dyplomatycznie. Może największa, jeśli chodzi o samych Polaków ze względu na emigrantów polskich mieszkających w Stanach Zjednoczonych, ale tutaj też od razu należy dodać, że ci emigranci nie cieszyli się jakąś wielką estymą w Stanach Zjednoczonych i opinia o nich była przeważnie, powiedzmy, delikatnie negatywna. Zresztą sam prezydent Wilson właśnie tak mniej pochlebnie wyrażał się o nich w jednej ze swoich publikacji. Zatem chciałem zapytać panów doktorów, pana doktora Chabowskiego, pana doktora Fatalskiego, co panów zdaniem właśnie zadecydowało o tym, że Stany Zjednoczone tak ewidentnie opowiedziały się za odtworzeniem państwa polskiego? Jeśli mógłbym prosić najpierw może pana doktora Fatalskiego o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Pod wieloma z tych tez, które pan przed chwilą wygłosił, pozostaje mi się tylko podpisać. A już przechodząc do pytania tego zasadniczego źródła, dla których Wilson, akurat Wilson, poparł ideę odbudowy niepodległego państwa polskiego, no to wynika w moim przekonaniu przede wszystkim z ogólnej koncepcji politycznej Woodrowa Wilsona. To jest człowiek, który uchodzi w warunkach amerykańskich za ojca czy symbol idealizmu amerykańskiego. Nie wiem, na ile my tutaj możemy, jeśli można tak powiedzieć, rozwinąć skrzydła i dyskutować o tych nurtach w polityce amerykańskiej, bo z jednej strony jest ten realizm, który charakteryzuje politykę każdego mocarstwa, a z drugiej strony jest to poczucie misyjności, które charakteryzuje politykę amerykańską. Ono jest obecne często ponadpartyjnie w polityce amerykańskiej, bo gdybyśmy odnieśli to na przykład do polityki wobec Bliskiego Wschodu, to odnajdziemy tę misyjność w polityce administracji George'a W. Busha juniora, prawda? Odnajdziemy ją w polityce Kennedy'ego, odnajdziemy ją wreszcie w polityce Woodrowa Wilsona, no i on stał się tym symbolem, tą twarzą, jeśli można tak powiedzieć, liberalizmu
w stosunkach międzynarodowych, w polityce amerykańskiej. On miał przeświadczenie takie głębokie o tym, że ta wojna, która się toczy, wielka wojna wówczas, tak ją nazywano, bo pomyślał, że przyjdzie druga, okropniejsza, że ona musi być wojną, która jak to ujął, położy kres wszystkim wojnom. Zastanówmy się, czy dotknijmy kwestii źródeł zaangażowania amerykańskiego. Obok bezpośrednich przyczyn, tych polityczno-ekonomicznych, była też chęć przebudowy ładu międzynarodowego. Stąd ta idea Wilsona, czyli Liga Narodów, to forum, które miał rozwiązywać wszystkie problemy. On wierzył głęboko w to, że nowy ład międzynarodowy ma być lepszy od tego, który był, dlatego że ten, który był, ten koncert mocarstw, tajna dyplomacja, brak poszanowania dla idei samostanowienia narodów, zaowocował katastrofą w postaci tej wielkiej wojny, wojny europejskiej. I w tym kontekście postulat odbudowy państwa polskiego mieścił się w jego koncepcji, generalnej koncepcji prawa narodów do samostanowienia. Pan tutaj się odwołał do różnych jego wystąpień, no dopóki nie było wiadomo, że Austro-Węgry ostatecznie się rozpadną, no to przecież pojawiała się idea na przykład autonomii tych narodów austro-węgierskich, no bo chodziło o to, żeby te państwa, te narody, które stanowiły czynnik rozsadzający imperia i destabilizujący ład międzynarodowy, żeby one uzyskały jakiś rodzaj głosu, tak żeby nie musiały rozbijać ładu międzynarodowego i żeby stały się czynnikiem stabilizującym ten porządek. Oczywiście to, że stało się to, że on mówił o Polsce, zawdzięczać należy Paderewskiemu, bo tak jak pan słusznie zauważył, no uwolnijmy się od złudzeń. Nawet elita amerykańska nie miała wielkiego wyobrażenia ani wielkiej wiedzy o sprawach polskich, dlatego że w ogóle, i to też warto powiedzieć, Polska jest traktowana w Stanach Zjednoczonych jako część Europy Środkowo-Wschodniej. Oni patrzą na tę część w pewien sposób całościowo. Oczywiście są specjaliści, którzy się znają na niuansach związanych z regionem, ale generalnie nawet przedstawiciele elit amerykańskich widzą to w taki sposób, że jest Europa Zachodnia, ta, którą znają nieźle i o której historii sporo wiedzą, i Europa Środkowo-Wschodnia, o której wiedziano wtedy mniej. Polska, przypomnijmy, pojawi się dopiero w XX wieku w pewnych kontekstach. To będzie początek wojny światowej, później Solidarność, element tej układanki, jaką była rywalizacja wschód-zachód. Natomiast wcześniej no, to był naród bez państwa. I oczywiście trzeba zawdzięczać Wilsonowi to, czy podkreślić to, że on osobiście zadbał o to, żeby kwestia polska znalazła się w jego agendzie jako element polityki Stanów Zjednoczonych w ramach budowania tego nowego porządku międzynarodowego. Czyli ja bym przypisał to do koncepcji ułożenia stosunków międzynarodowych na nowych zasadach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zgadzam się z tym, co pan doktor powiedział. Zresztą właśnie w tym przywołanym przeze mnie orędziu, tym pierwszym ze stycznia 1917 roku, Polska jest podana jako przykład właśnie w kontekście tej idei samostanowienia narodów. Panie doktorze Chabowski, może teraz pana bym poprosił. Ponieważ ja się też tutaj zgadzam i właśnie te najważniejsze czynniki moim zdaniem zostały omówione. Ja tak może tak wyobraźmy sobie, że Wilson to jest taki wyrachowany realista, który, wyobrażamy to sobie, prawda, który właśnie czysto instrumentalnie tym się posługuje, to jakie interesy amerykańskie? Bo Henry Kissinger wskazuje, że Wilson był takim pacyfistą, prawda, liberałem, a i tak przystąpił do wojny, prawda? Czyli zrobił dokładnie to, co i tak zrobiłby na przykład Theodore Roosevelt. Ja myślę, że powstanie niepodległego państwa polskiego dla Stanów Zjednoczonych było korzystne z takiego punktu widzenia, że osłabiało dwie najszybciej rozwijające się potęgi gospodarcze i polityczne ówczesnego świata, które mogły rodzić zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony Niemcy, z drugiej strony
Rosja, prawda? Więc pomijając te rzeczy, które prawdopodobnie były prawdziwe, to niezależnie od intencji Wilsona, to jest taka korzyść Ameryki z istnienia tutaj nie tylko Polski oczywiście, tylko szeregu państw, które rozdzielają Niemcy i Rosję, prawda, które w jakimś sensie w ten czas jeszcze bardziej osłabiały i Rosję, i Niemcy, bo terytorialnie, prawda. Choć ciężko powiedzieć, na ile to była taka intencja Wilsona, chociażby z tego powodu i intencja elit amerykańskich, no bo Amerykanie po chwili wycofali się w ogóle z europejskiej polityki i przez 20 lat no, skoncentrowali się na swoim własnym podwórku, prawda? Więc może nie tyle, jakie były intencje, ale jakie były takie korzyści, niezależnie już od intencji. Tak bym to widział. Że... Bo oczywiście, jeżeli chodzi o intencje, no to tutaj już... Jeszcze bym wyeksponował ten moment, gdy pan doktor... Właśnie Jan Pajor zwrócił uwagę, uwaga o kilkanaście lat wcześniejszą niż te wydarzenia, o których mówimy, że mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, czy obywatele Stanów Zjednoczonych pochodzący z naszego regionu są chyba nawet rasowo gorsi, prawda? Coś takiego padło. Także tu no widzimy, że nie wynikało to z jakiejś takiej dawnej, osobistej sympatii do prezydenta Wilsona do Polaków, tylko albo jakichś bardziej ogólnych zasad, albo no może interesów, nie wiem. Dziękuję. A chciałem jeszcze przeprosić za problemy z połączeniem. Dziękuję. Dziękuję, panie doktorze. Tam rzeczywiście był taki moment, kiedy nie wszystko byliśmy w stanie chyba usłyszeć, ale myślę, że główną część tutaj wszyscy usłyszeliśmy. Rzeczywiście, zgadzając się z tym, co panowie powiedzieli, dodałbym ewentualnie jeszcze samą właśnie tą osobowość prezydenta Wilsona. Wydaje mi się, że on był takim prezydentem, który miał ciekawą charakterystykę, to znaczy taką, że jak on już się na coś zdecydował, to później niezależnie nawet od tego, co mu sugerowali inni, trzymał się tej decyzji. W związku z tym, jak raz ta pewna koncepcja właśnie odbudowy państwa polskiego została przez niego pochwycona, to już z nią pozostał. A z kolei, jeśli chodzi o to, kto i w jaki sposób przyczynił się do tego, żeby właśnie ta koncepcja była znana prezydentowi Wilsonowi, to myślę, że tutaj pan doktor Fatalski wspomniał o działalności Polonii i też działalności Paderewskiego, który właśnie miał dostęp czy to bezpośrednio do Wilsona, czy poprzez jego doradców, czy też sekretarza stanu. I w ten sposób mógł kształtować właśnie taką pozytywną opinię i wpływać na też te postanowienia i pewną wizję amerykańskiej administracji. Dobrze, przejdźmy zatem do kolejnego pytania. Wspomnieliście panowie o tym, jaką rolę właśnie odegrała Polonia i takie lobby polityczne w Stanach Zjednoczonych. Te grupy nacisku, które wywierają pewną presję poprzez czy to bezpośrednie kontakty z politykami, czy poprzez próbę kształtowania pewnego wizerunku opinii publicznej, one w tym systemie amerykańskim, demokratycznym systemie są rzeczywiście bardzo istotne. I chciałbym, żebyśmy teraz chwilę porozmawiali na temat innej grupy właśnie takiego nacisku, lobby organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych. Bo z jednej strony mieliśmy właśnie tę Polonię, która starała się doprowadzić do tego, że amerykańska administracja poprze koncepcję odbudowy Polski, ale z drugiej strony mieliśmy też właśnie taką czasem zmasowaną kampanię prasową, inicjowaną przez różne organizacje żydowskie, no, które tutaj starały się Polaków pokazać w raczej tych gorszych barwach. Pytanie zatem może nie będzie dotyczyło tylko tego momentu formowania się państwa polskiego,
tuż po wojnie, ale całego okresu dwudziestolecia międzywojennego. Mianowicie, jak bardzo ta kwestia żydowska w Polsce wpłynęła na stosunki polsko-amerykańskie. Kto ma odpowiedzieć? Znaczy, który z panów będzie chciał? Może odwrócimy w takim razie teraz kolejność. Więc panie doktorze, proszę. Najlepiej chyba znana jest jednak ten okres, gdy Stany Zjednoczone bezpośrednio są tak mocno zaangażowane w politykę europejską, czyli Kongres Paryski. Roman Dmowski powstaniu państwa, polityce polskiej, odbudowie państwa opisuje swą wizytę w Stanach Zjednoczonych, opisuje także spotkania z działaczami tamtejszej diaspory żydowskiej. No i nie ukrywa, że spotkanie nie było w miłej atmosferze i że wyraźny konflikt interesów się zaistniał między dążeniami polskimi reprezentowanymi przez jego obóz, a środowiskami Żydów amerykańskich. Więc ten konflikt niewątpliwie istniał i on znajdował odzwierciedlenie. Dmowski w ogóle podejrzewa, czy oskarża środowiska żydowskie w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych o sympatie proniemieckie i antypolonizm. Więc w tym okresie taki konflikt istniał. Ja niestety nie znam tak dobrze międzywojennego kina amerykańskiego, a to jest złota epoka kina, co na początku to nie my, ale potem już także ustny. I byłoby ciekawe, nie wiem, może takie opracowania są, ja widziałem tylko jakiś krótki artykuł na ten temat i bardziej omawiający już okres II wojny światowej, ale że właśnie różni producenci pochodzący z Polski, ale narodowości żydowskiej właśnie mieli tendencję do takich negatywnych, przedstawiania takich negatywnych stereotypów na temat Polaków, a z kolei kino no to ten czas kształtowało bardzo mocno świadomość różnych szerokich mas społeczeństwa, więc to mógł być taki też negatywny czynnik na stosunki polsko-amerykańskie, może bardziej takie społeczne. Natomiast ciężko powiedzieć o takich stosunkach politycznych, dlatego że ten okres międzywojenny nie należy do szczególnie intensywnych w stosunkach polsko-amerykańskich, prawda? Więc ja nie przypominam sobie teraz takiej sytuacji, że takiej konkretnej politycznej, żeby te źle wpłynęły. Natomiast no wiemy, że w mediach czasami przedstawiano takie wyolbrzymione relacje na przykład o polskim antysemityzmie, tak? Czyli takie kwestie niewątpliwie na amerykańską opinię publiczną wpływały. Bardzo dziękuję. To się ujawniły, gdy podejmowano decyzje względem Polski po II wojnie światowej, bo to mogło mieć wpływ. Bardzo dziękuję. Panie doktorze Fatalski. Dziękuję bardzo. Znaczy, ja może bym odpowiedział w perspektywie szerszej, czyli dotyczącej tego, jaki był stosunek Amerykanów do mniejszości w ogóle. I w perspektywie tej, o której pan przed chwilą zapytał i pan doktor mówił. Po pierwsze, trzeba sobie uświadomić, że stosunek Amerykanów do Polaków nie był określany przez pryzmat stosunków polsko-żydowskich, tylko faktu, że Polacy byli Słowianami i katolikami. Amerykanie to White Anglo-Saxon Protestants. I to było wtedy bardzo dobitnie podkreślane. Wilson, o którym mówiliśmy tu przed chwilą, jawi się nam jako przedstawiciel liberalizmu amerykańskiego, podczas gdy dziś jest on rozliczany za różne określenia, poglądy, które z dzisiejszej perspektywy jawią się w obecnym dyskursie amerykańskim jako rasistowskie. Dlatego, że takie były czasy. Ja zostawiam na boku dyskusję o Wilsonie,
Natomiast chcę powiedzieć o tym, że dla nich Włosi byli niższą rasą dla Amerykanów. Irlandczycy byli katolikami, to ich dyskwalifikowało, podobnie jak Włochów w dużej mierze. Przypomnijmy, że stosunki ze Stolicą Apostolską nawiązał dopiero Franklin Delano Roosevelt i też nie zdobył się na to, żeby wysłać tam przedstawiciela w randze posła czy też ambasadora, tylko był to specjalny przedstawiciel Roosevelta. Nie chciał irytować amerykańskiej opinii publicznej, która uważała Watykan generalnie za czynnik, no, obcy naturze amerykańskiej. Więc spójrzmy na to, spójrzmy na kwestię polską, czy spojrzenie na Polskę z perspektywy tego, co Amerykanie podówczas uważali za właściwą, najlepszą kategorię rasową, jeśli można tak powiedzieć. Wiem, że to brzmi obrzydliwie z dzisiejszej perspektywy, ale tak to wtedy postrzegano. Druga sprawa to jest ta kwestia, ja szczerze powiedziawszy nie śledziłem wpływu czy kontaktów między administracją Wilsona a środowiskami żydowskimi, czy późniejszymi administracjami a środowiskami żydowskimi. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, bo to jest bardzo często nikt w ogóle z perspektywy naszej. Amerykanie później, i to bardzo szybko, zaczęli uważać w ogóle udział w I wojnie światowej za błąd. Pojawiały się takie teksty, które stawiały sprawę w ten sposób. Proszę spójrzmy na tę Europę. Czy Rosja carów była państwem mniej stabilnym i przewidywalnym w stosunkach międzynarodowych niż Rosja bolszewicka? No nie. Czy Niemcy, czy ta druga Rzesza była państwem bardziej negatywnie odbieranym czy wpływającym na stosunki międzynarodowe niż Republika Weimarska? Już nie wspomnę o III Rzeszy. No nie. Czy ta Europa Środkowo-Wschodnia, której narodom chcieliśmy tak bardzo dać albo autonomię, albo niepodległość, jest oazą stabilności? No nie, no to po co nam to było? W imię czego my zaangażowaliśmy się, tworząc porządek międzynarodowy, który jest mniej stabilny niż ten, który istniał przed I wojną światową. Więc pomijając, zostawiając już na boku to, że w Stanach Zjednoczonych dyskutowano o tym, że niepotrzebnie się zaangażowano ze względu na to, że Europa pieniędzy nie oddała, które pożyczyła w czasie I wojny światowej, to oni po prostu uważali, że bilans tego, czym jest Europa, jest negatywny. Oczywiście mam na myśli onych, to znaczy tych, którzy w ogóle interesowali się tym, co się dzieje w Europie. Jeden z czołowych amerykańskich historyków i publicystów pisał wtedy, a kimże my jesteśmy, dziewczęta i chłopcy, żeby rozwiązywać problemy europejskie pokryte patyną 10 wieków historii. No tak to widziano. To są problemy nie ich. No i wreszcie kwestia tutaj, którą pan doktor zdaje się poruszył, tego, że Niemcy im się jawili jako może nawet ciekawsze, myślę o Żydach amerykańskich, jako miejsce lepsze niż Polska. No powiedzmy jedną rzecz, też nie wchodząc w szczegóły dotyczące kwestii, bo to nie o tym dziś rozmawiamy, kwestii stosunków narodowościowych w Polsce, w II Rzeczypospolitej. One były, mówiąc oględnie, trudne. Natomiast jak spojrzymy na drugą Rzeszę, no to ona, trzeba to obiektywnie przyznać, była państwem zorganizowanym wokół idei państwa, nie wokół idei etnicznych. I Żydzi niemieccy nie mieli negatywnych, wedle moich wyobrażeń i mojej wiedzy, wyobrażeń na temat II Rzeszy. Mówię o państwie Hohenzollernów. I stąd prawdopodobnie mogłyby z tego wynikać różnice w podejściu czy w oglądzie spraw polskich. Znowuż jest rzeczą odrębną to, jakie kto ma osobiste doświadczenie, jakie stereotypy panowały w niektórych kręgach, bo stereotypy bardzo często rządzą różnymi środowiskami, znajdują odzwierciedlenie. No i jeszcze ostatnia kwestia, już kończąc, to mnie jest naprawdę trudno wyśledzić wpływ na, tu się zgadzam z panem doktorem, wpływ na jakieś konkretne decyzje polityczne. Może to miało odzwierciedlenie w publicystyce, może miało odzwierciedlenie w jakimś obrazie filmowym, tego nie wiem, natomiast nie znam takich jakby przełożenia tego na decyzje polityczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo tutaj za obie wypowiedzi. Jeśli chodzi o ten wpływ, to ja może tylko dodam, chyba najbardziej taki zauważalny, jeśli chodzi o te aspekty takie polityczne, to był właśnie podczas konferencji paryskiej. I
ze względu na te różne kontakty i naciski na prezydenta Wilsona, Wilson i delegacja amerykańska właśnie też były za tym, aby tym nowym państwom, w tym Polsce, narzucić mały traktat wersalski. By właśnie on tutaj przede wszystkim chronił tę społeczność żydowską, no nie tylko społeczność żydowską, a także inne. I zresztą niedługo później, po podpisaniu tego małego traktatu wersalskiego, do Polski z taką misją, żeby sprawdzić, czy te zarzuty różne wysuwane przez prasę w Stanach Zjednoczonych wobec Polski są zasadne, udała się misja Henry'ego Morgenthala, która no, do jakiegoś stopnia razem też z raportami pierwszego tutaj przedstawiciela dyplomatycznego Stanów Zjednoczonych w Warszawie okazało się, że w większości jednak te doniesienia są wyolbrzymione, że no nie pokrywały się albo nie aż w tak dokładny sposób z tym, co rzeczywiście miało miejsce. Natomiast oczywiście te stosunki i pewne zainteresowanie polityków nad Potomakiem właśnie wydarzeniami w Polsce i tą kwestią żydowską, one się tutaj zapewne różnie układały, natomiast na pewno do jakiegoś stopnia przyczyniły się do takiego pewnego spotęgowania negatywnego wizerunku Polaków, który to negatywny wizerunek później mógł zostać użyty chociażby pod koniec II wojny światowej, żeby też uzasadnić pewne decyzje polityczne, no takie, które mogły się nie podobać części społeczeństwa amerykańskiego. Szanowni panowie, to w takim razie może właśnie przejdźmy do tej II wojny światowej. Znowuż bardzo taki rozbudowany temat. O wielu rzeczach moglibyśmy tutaj rozmawiać. Chciałbym, żebyśmy poruszyli kwestię stosunków między władzami amerykańskimi, między Waszyngtonem a polskimi władzami emigracyjnymi. I taką moją propozycją będzie pytanie, dlaczego prawie do końca wojny polscy politycy wierzyli, że mają poparcie amerykańskie dla swojej sprawy. Trzykrotnie premier Sikorski udawał się do Stanów Zjednoczonych i właściwie za każdym razem wracał zadowolony, że udało mu się mniej więcej uzyskać to, co chciał, że administracja Roosevelta go popiera. Podobnie jego następca, premier Mikołajczyk, który w 1944 roku udał się do Stanów Zjednoczonych, też raczej odniósł pozytywne wrażenie. Co więcej, raczej tok myślenia właśnie wśród polskich polityków był następujący, to znaczy postrzegali oni Brytyjczyków jako tych, którzy ich ograniczają, tych, którzy chcą porozumieć się ze Stalinem kosztem Polski i liczyli w związku z tym na pomoc amerykańską, żeby właśnie przekonać Churchilla, Wielką Brytanię do zmiany stanowiska. Okazuje się, że wydarzenia zupełnie inaczej przebiegały. To Wielka Brytania oczywiście, no też godząc się na pewne zmiany terytorialne względem II RP, ale starała się uzyskać okrojone, ale niepodległe państwo polskie, a Roosevelt był tym, który godził się na właśnie te wszystkie żądania Stalina. Zatem pytanie, z czego wynikało właśnie takie nastawienie polskich polityków? Tutaj może zaproponuję kilka jakby ewentualnie jakichś wyjaśnień, to znaczy, czy jakiś ulegli oni swoistemu czarowi Roosevelta, takowy podobno roztaczał, czy udało mu się, czy jemu udało się ich w jakiś tam sposób zwieść, czy jednak wykazali się pewną naiwnością, brakiem rozeznania w tych realiach amerykańskich, a może pokutowała takie przeświadczenie, taki mit Ameryki wytworzony właśnie w czasie I wojny światowej, że oto Stany Zjednoczone popierają sprawę polską i że w tej polityce zagranicznej są w stanie kierować się nie tylko interesami, ale też właśnie pewnymi ideałami. Jak panowie sądzicie, może w takim razie teraz pan doktor Fatalski jako pierwszy i później pan doktor Chabowski. Dziękuję bardzo. Regularnie odwracamy kolejność.
No, pytanie jest niesłychanie trudne, jeśli chodzi o próbę przedstawienia tego w takiej formie syntetycznej, ale postaram się pokazać to, jak ja to widzę, w oparciu o literaturę i źródła. Pan słusznie zauważył, że widziano Stany Zjednoczone jako ten punkt odniesienia. Jak spojrzymy na protokoły posiedzeń rządu polskiego na uchodźstwie, to już wówczas, na początku wojny, już w roku 40, mówiono o tym, że są dwa wielkie mocarstwa na tym świecie. Jedno to jest mocarstwo moralne, mówiono o Stolicy Apostolskiej, drugie to jest mocarstwo realne, czyli Stany Zjednoczone. To jeszcze było przed upadkiem Francji, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, bo był wtedy w Europie z wizytą podsekretarz stanu Sumner Wells, bardzo bliski współpracownik Franklina Delano Roosevelta, i on się przy tej okazji spotkał z generałem Sikorskim. I to był taki pierwszy kontakt, można powiedzieć, tej administracji z nową ekipą. Zmieniono zresztą ambasadora polskiego w Waszyngtonie. Został nim Jan Ciechanowski, z dużą korzyścią zresztą dla sprawy polskiej, bo był to dyplomata bardzo dobry. No, tyle tylko można powiedzieć, i tutaj wypadałoby jeszcze to rozwinąć. I teraz rzecz polega na tym, że faktycznie początkowo uważano, że Stany Zjednoczone będą stanowiły oparcie dla tych interesów polskich. Pamiętajmy, i tu wypadałoby się wrócić jeszcze do lat 30. początku, że Stany Zjednoczone przy okazji konfliktu w Chinach, kiedy Japonia zaatakowała Chiny, ogłosiły tak zwaną doktrynę Stimsona. To była doktryna, którą można określić w ten sposób najkrócej, że jest to doktryna o nieuznawaniu zmian terytorialnych, które zostały dokonane ze złamaniem prawa międzynarodowego. Czyli chodziło o to, że jak jedno państwo odbiera drugiemu terytorium na drodze zbrojnej, no nawet jeżeli zmusza je do zaakceptowania tego faktu, no to nie jest to dla Amerykanów podstawa do uznania tego. I z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, to, co się działo w Europie w 1939 roku, czyli zarówno inwazja nazistowska, niemiecka na Polskę, jak i wejście Sowietów 17 września, to były porównywalne sytuacje. To znaczy oni nie uznawali ani faktu, że Niemcy zajmują terytorium Polski, ani faktu, że Związek Sowiecki zajął wschodnią część II Rzeczypospolitej, prawda? Zresztą to wywołało ogromny opór wtedy w Waszyngtonie. Rozważano nawet zerwanie stosunków dyplomatycznych z Moskwą, ale uważano, że to jest kontrproduktywne, bo niczego nie da, a w dłuższej perspektywie skomplikuje kwestie z punktu widzenia czysto technicznego. No, trzeba z kimś rozmawiać po tamtej stronie. I teraz rzecz polegała na tym, z ich punktu widzenia, czy z punktu widzenia amerykańskiego, że właściwie do 1942-1943 roku Stany Zjednoczone trzymały się tej zasady. Co więcej, Stany Zjednoczone, administracja amerykańska, wymuszała na Brytyjczykach usztywnienie stanowiska w kontekście żądań radzieckich, żądań sowieckich dotyczących uznania zmian terytorialnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Bo jak Londyn negocjował z Moskwą traktat, to konsultował ten fakt z Amerykanami. Amerykanie powiedzieli, czy określili w wewnętrznej korespondencji między podsekretarzem stanu a jednym z doradców w Departamencie Stanu, takich czołowych osobistości, on określił to stanowisko brytyjskie, tę gotowość do uznania jakichś zmian terytorialnych, mianem extraordinary stupid. To jest mocne jak na dyplomaty sformułowanie. I teraz rzecz polega na tym, że w okolicach roku 1943 zmienia się bardzo wiele z powodu zmiany sytuacji, oczywiście międzynarodowej. Już po 1941 roku wiadomo, że ta inicjatywa na wschodzie będzie należała do Związku Sowieckiego. I administracja Roosevelta zaczyna przyjmować stanowisko, w którym, tak jak pan powiedział przed chwilą, akceptuje coraz dalej idące żądania Moskwy. I teraz pytanie, można powiedzieć, tak jak pan by je postawił, no można by je postawić z dwóch stron, czyli dlaczego Amerykanie się na to godzą, mimo że wcześniej dawali wielokrotnie wyraz swoim pryncypialnym, swojej pryncypialnej postawie, swoim zasadom. To jest karta atlantycka i to stanowisko w kwestii traktatu brytyjsko-sowieckiego. Inne kwestie tu też wchodzą w grę, a później odwracają się od tej zasady. No pragmatyzm zadecydował, to znaczy poczucie, że nie tylko Moskwa jest kluczowa w odniesieniu zwycięstwa w wojnie z Niemcami, a później z Japonią, a po drugie, że Stalin będzie partnerem w budowie porządku powojennego.
I myślę, że te dwie zasadnicze przesłanki, to znaczy, że oni muszą doprowadzić do wojny, do końca wojnę i nie mogą zrobić niczego, co opóźniłoby zakończenie wojny albo odsunęło ją w czasie, bo to się wiąże po prostu z większymi stratami, ze śmiercią kolejnych amerykańskich żołnierzy. Więc ta kwestia i ta druga, czyli poczucie, że muszą zbudować ład międzynarodowy, a nie da się go zbudować bez Stalina. To zdecydowało o tym, że Amerykanie przyjęli taką, a nie inną politykę. Jeszcze bym tylko jedną rzecz, wiem, że przedłużam trochę, ale zniuansowałbym jedną kwestię. Tam była w administracji amerykańskiej, były różne postawy w odniesieniu do samego Stalina i tutaj oczywiście Roosevelt ciąży na nim grzech naiwności w ocenie tego człowieka. On wierzył w ten swój urok osobisty. Pan przed chwilą mówił o tym, że mógł oczarować także polskich polityków. No tak jest. Kiedyś spotkał z jednego z czołowych aktorów amerykańskich i powiedział, jest w tym kraju dwóch wielkich aktorów, pan jest tym drugim. I on wierzył w to, że jego urok i potrzeba polityczna sprawią, że będzie w stanie kooperować ze Stalinem. Ale część polityków amerykańskich, która uważała Stalina za tego, kim on był w istocie rzeczy, czyli tyrana, zbrodniczego tyrana, uznawała, że kalkulacja polityczna zmusi Moskwę do kooperacji z Waszyngtonem w sytuacji, kiedy przyjdzie do budowy ładu powojennego. Wspomniany przeze mnie przed chwilą podsekretarz Wells do tych właśnie należał. To znaczy on nie miał złudzeń co do tego, kto tam jest po drugiej stronie, ale uważał, że tak trzeba, no i nie ma wyjścia, trzeba z nimi współpracować. Natomiast ta druga strona, Polska, no cóż, ja bym powiedział, że zaczyna się zmieniać bardzo wiele w sytuacji, kiedy przychodzą do Ciechanowskiego informacje na temat tego, że rozmawia się na konferencjach o granicach Polski, prawda? To znajdujemy w dzienniku Ciechanowskiego, Defeat in Victory, przetłumaczonych ostatnio na język polski. I on tam pokazuje tę przemianę, znaczy kiedy on wstrząśnięty uświadamia sobie, że Amerykanie najpierw bardzo oględnie zadają pytanie, czy istotnie jest tak, że Polska nie będzie skłonna ustąpić w żadnej mierze w kwestiach terytorialnych, prawda? No i tu też się zaczyna podział, jak Państwo wiecie, wszyscy w obozie samym polskim. Są tacy, którzy uważają, że trzeba, i to Mikołajczyk do nich będzie należał, że trzeba rozmawiać z aliantami takimi, jacy oni są, to znaczy oczekującymi na kompromis polsko-sowiecki. No i są tacy, którzy stwierdzą, że no nie można rozmawiać, bo nic nie można ugrać. Jedni są pryncypialni, drudzy uważają, że po prostu i tak nic z tego nie będzie. Myślę, że ten 43-44 rok to jest przełom, który pokazuje, że Amerykanie będą skłonni porozumieć się ze Stalinem w sprawach Europy Środkowo-Wschodniej, a po drugiej stronie zaczyna się no, dramatyczny spór o to, jak daleko można się posunąć, no i różne koncepcje będzie tu prezentował, jak wiadomo, już po śmierci generała Sikorskiego premier Mikołajczyk, inaczej będzie na sprawy patrzył generał Sosnkowski. Cóż, ja bym tylko zwrócił na jedną rzecz uwagę, jeśli już przy tej jesteśmy okazji, nie wiem, czy jeszcze będziemy rozmawiali o Jałcie osobno, czy nie, ale proszę zwróćmy uwagę na jedną kwestię, że często, kiedy mówimy o tej, w cudzysłowie, zdradzie Zachodu, to często mówi się o 1939 roku, mówiąc tak, Francja i Anglia zawiodły Polskę. Ale kiedy mówi się o 43 czy 5, o tej konferencji Wielkiej Trójki, to się personalnie przypisuje to Rooseveltowi. Ja mam wątpliwości, czy inny by się zachował w inny sposób. Może nie miałby złudzeń co do tego, z kim robi układ, jak miał te złudzenia niestety Roosevelt, ale myślę, że finał byłby taki sam, jak był w 1945 roku. To tyle z mojej strony, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie doktorze Chabowski. Tak, ja muszę przyznać, że fascynujące pytanie, które no, skłania do wielu refleksji, nad którymi do tej pory się nigdy nie zastanawiałem. Jeżeli dobrze odczytałem intencje pana moderatora, że tak po prostu Polacy ulegli urokowi pod wpływem doświadczeń I wojny światowej, prawda? Bo to rzeczywiście Wilson, który
no, był idealistą, tak? I, a przy okazji wiele dla Polski zrobił, a z drugiej strony David Lloyd George, jak go odkreślił jeden z polityków francuskich, mówi jak Chryst... dobra, to spaliłem chyba, więc to było akurat opinia to nie pozytywnie i Polacy mogą mieć wobec niego różne zastrzeżenia. I w ogóle taki obraz Brytyjczyków, którzy nie mają, nie uznają trwałych przymierzy, mógł skłonić takiego postrzegania, że Brytyjczycy nas zdradzą, a Amerykanie będą wierni zasadom. A tu faktycznie okazało się, że przy całym realizmie, no bo powiedzmy sobie szczerze, Churchill był taki dość gruboskórny momentami, a Roosevelt był sympatyczny, prawda? Więc to mogło też wprowadzać tą błędną politykę. No i jeszcze jedno, jednak państwo polskie miało dość ograniczone możliwości, tak powiem, takiego zdobywania informacji, no takim, jaki dysponuje zwykłe niepodległe państwo, prawda? My ten aparat, no w dużej mierze utraciliśmy po prostu te możliwości zdobywania takiego niezależnego informacji o tym, co się dzieje na świecie, więc takie mogły czynniki wpływać. Choć no, z perspektywy czasu, no to my jesteśmy mądrzejsi, możemy się teraz dziwić, bo jednak parę takich sygnałów było, gdy Związek Sowiecki po ujawnieniu sprawy katyńskiej zlewa stosunki dyplomatyczne, Ameryka podjęła się tej misji, no to jest taki bardzo mocny sygnał. Dziękuję. Dziękuję. Ja może jeszcze dodam, że takim czynnikiem, który też jakoś tam mógł wpłynąć właśnie na takie postrzeganie, no jednak jak się okazało błędne, być może było to, że Polacy na co dzień, rząd polski na emigracji miał do czynienia z Brytyjczykami, a nie z Amerykanami. Ja mówiłem o tych wyprawach kolejnych premierów, ale to właśnie były pojedyncze wyprawy. Natomiast na co dzień oni kontaktowali się z Brytyjczykami i z tego co wiem, Amerykanie bardzo chętnie zostawiali przekazywanie tych złych wiadomości właśnie Brytyjczykom. Stąd być może właśnie to przeświadczenie, że to Brytyjczycy tutaj ograniczają Polaków i nie są im przychylni, a zarazem wierzono, że po drugiej stronie Atlantyku w Waszyngtonie ta przychylność jest. Jeżeli mogę jeszcze coś dodać, tak, bo nie wiem, czy ja już się poświęcimy więcej uwagi, ale pan doktor Patalski trafnie zwrócił uwagę właśnie na te takie, że niektórzy politycy to nie jest jakiś złudzeń, tylko wiedzieli z kimś. Tutaj w okresie Jałty jest taka korespondencja między Kennanem a Bolenem, czyli wcześniejszym ambasadorem, gdzie Kennan mówi: no wiemy, z kim mamy do czynienia i podzielmy po prostu się wpływami w Europie. Oddajmy tam strefę wpływów na wschodzie Sowietom, ale trzymajmy ich z dala od naszej strefy wpływów, więc tu już nie idealizm, tylko taki, nawet nie wiem, czy realizm, czy po prostu cynizm daleko posunięty. Więc, ale bez złudzeń żadnych, że to jest jakiś wujek Joe, prawda? Kto jest szczerym demokratą. Dziękuję. Dziękuję. Pan doktor Fatalski, nie wiem, czy chciał jeszcze coś czyli dodać, bo tak mi się wydawało, że... Nie chciałbym przedłużać akurat tego wątku, bo jak pan doktor Chabowski powiedział przed chwilą, moglibyśmy godzinami o tym na pewno rozmawiać. To jest... tam było, ten Kennan wywołany przez pana, on był sowietologiem wtedy trochę zmarginalizowanym, bo właśnie, że on tak ostentacyjnie mówił, kto tam jest po tej drugiej stronie. Kiedy on był wielkim wielbicielem kultury rosyjskiej i surowym, jednoznacznym, bezwzględnym krytykiem systemu sowieckiego. I myślę, że to podejście do ZSRR, ono było uwarunkowane tym, że Amerykanie mieli generalnie też oględną, bardzo słabą wiedzę jako opinia publiczna o tym, co tam się dzieje. W okresie międzywojennym i później także.
bardzo dużo było wiadomo, czy przeciekały informacje o III Rzeszy. No zresztą inna rzecz, że ta polityka III Rzeszy była ostentacyjna. Natomiast uwierzono w taką, że ten Stalin taką koncepcję i to jest tyran gdzieś daleko funkcjonujący, odcięty, że to jest specyficzna kultura mająca swoje realia. To wszystko w sumie dawało taki obraz kraju, który rządzi się swoimi specyficznymi prawami. No i jeszcze jest jedna kwestia, tak rozmawiamy o tym Roosevelcie, to jest bardzo złożona postać. Jeden z największych prezydentów amerykańskich. Oni go w czołówce zawsze umieszczają w tych swoich ocenach, bo patrzą z perspektywy amerykańskiej. No i on był, to przypomnijmy, sam Karski powiedział, mamy do niego różne pretensje, ale przypomnijmy, pamiętajmy, on był prezydentem amerykańskim, z amerykańskiego punktu widzenia na różne sprawy patrzył. Jeden z jego doradców, admirał Lee, powiedział po powrocie z Jałty, ale panie prezydencie, przecież te postanowienia jałtańskie można rozciągnąć, ja już nie pamiętam, nie chcę podać tego cytatu, ale zdaje się, że to brzmiało stąd do Władywostoku. A Roosevelt na to odpowiada, ja to wiem, tylko nic więcej nie mogłem zrobić. No i to jest trochę właśnie taka sytuacja, kiedy on miał nadzieję, że te realia będą wyglądały inaczej, że nastąpi coś na kształt może jakiejś finlandyzacji, używając już tej frazy trochę późniejszej, tej Europy Środkowo-Wschodniej, że to nie będzie taka stalinizacja, jak nastąpiła po II wojnie światowej, ale to nie on już mierzył się z tymi zagadnieniami, tylko kolejni prezydenci. No tak, ale tak jak powiedziałem, moglibyśmy tutaj naprawdę rozwinąć ogromną dyskusję i samo to jedno spotkanie by nie wyczerpało tych wątków. Dlatego już może kończę i dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że nie ma co się ograniczać. Najwyżej jedno pytanie tutaj nam trochę więcej czasu zajmie, a z jakiegoś kolejnego zrezygnujemy. Może tylko ewentualnie uzupełniając to, co pan doktor powiedział, to rzeczywiście ta amerykańska perspektywa i to, że Roosevelt zawsze w czołówce tych amerykańskich prezydentów się znajduje, z amerykańskiego punktu widzenia to jest zrozumiałe. Po pierwsze, przezwyciężony kryzys, wielki kryzys gospodarczy, a po drugie, jednak wygrana II wojna światowa. To są dwie rzeczy, które na pewno bardzo mocno te jego akcje tutaj windują. Zresztą te kolejne wybory, także te w 1944 roku, pokazywały, jakie poparcie miał Roosevelt, jakim poparciem się cieszył. Wybory, podczas których właśnie Roosevelt miał się obawiać na przykład tego, że Polonia amerykańska się od niego odwróci, jeśli właśnie poinformuje Polaków o tych decyzjach podjętych wstępnie w Teheranie. W związku z tym wolą milczeć i nawet, też niestety taki przykład chyba jednego, powiedzmy, realizmu czy ocierającego się o pewien cynizm polityczny, to takie słynne zdjęcie z przewodniczącymi właśnie polskich organizacji polonijnych, którzy zrobili sobie zdjęcie w 1944 roku z Rooseveltem na tle mapy II RP, oczywiście z granicami przedwojennymi. Dobrze, szanowni panowie, może w takim razie to drugie pytanie, które miałem dotyczące II wojny światowej, w tej chwili pominiemy, żebyśmy tak może starali się dobrnąć też kiedyś do czasów współczesnych. W tym momencie chciałbym się może zatrzymać na okresie PRL. Wiadomo, po II wojnie światowej Polska znalazła się w radzieckiej strefie wpływów. Komuniści dzięki wsparciu ZSRR doszli do władzy i w tym pierwszym okresie, w okresie stalinowskim, te kontakty niby jeszcze cały czas są podtrzymywane, ale one są takie raczej sporadyczne. Amerykanie przyjęli taką linię, że z jednej strony skrytykowali te wybory, które się odbyły w styczniu 1947 roku, stwierdzili, że one nie były demokratyczne, nie odpowiadały tym założeniom jałtańskim, ale z drugiej strony cały czas utrzymywały stosunki z rządem, z władzami, które zostały wyłonione na mocy tych sfałszowanych wyborów. Niemniej jednak stosunki były bardzo takie, myślę, ograniczone. To się wszystko zmienia, nowa sytuacja pojawia się w roku 1956. W momencie odwilży, w momencie przemian, które w Polsce zachodzą.
I chciałbym teraz właśnie skoncentrować się na tym okresie od roku 56, no, do powiedzmy roku 80. Jaką wówczas rolę odgrywała Polska PRL w polityce amerykańskiej? Jakie były kalkulacje amerykańskie? Co Amerykanie chcieli osiągnąć? No i czy im się to udało? Może tym razem jako pierwszego pana doktora Fatalskiego bym poprosił. Dziękuję bardzo. Zadaję pan pytania, które za każdym razem są wyzwaniem wielkim. Próbuję się zmierzyć z jakąś grupą wątków. Słusznie pan powiedział, że dopiero po 56 roku, ja się oczywiście zgadzam z tym, że oni zaczęli wtedy, czy mogli spojrzeć inaczej na sprawy Europy Środkowo-Wschodniej, no bo wcześniej ten poziom stalinizacji, skonsolidowania tej grupy państw był kolosalny. Warto może wspomnieć tylko jedną rzecz z tamtego wcześniejszego okresu, bo proszę zważyć, że kiedy Amerykanie uświadomili sobie, iż Europa Wschodnia jest stracona, że tam już właściwie kontrola Moskwy została rozciągnięta z definitywnej zapewne na lata, to zaczęli rozgrywać kartę granicy polsko-niemieckiej i wypowiadać się na ten temat dość dwuznacznie, dlatego że grali na rzecz umocnienia swojej pozycji w Niemczech, w których sytuacja wtedy była niejednoznaczna, prawda? Bo one już były podzielone okupacyjnie, ale jeszcze nie były definitywnie podzielone na dwa państwa. To dopiero na ten podział nastąpi później. I grając o Niemców, mówili o kwestii granicy odsuniętej przecież do traktatu pokojowego, który, jak wiadomo, nie był podpisywany. Komuniści oczywiście wykorzystywali to, podsycając lęki w Polsce, no bo jak to, spójrzmy na tych Amerykanów, którzy mieli tak te Polskę wspierać, a tu się okazuje, że oni wspierają Niemcy i mówią dwuznacznie o ziemiach odzyskanych. Później, już zostawiając to, tę kwestię na boku, sprawa jest dość złożona, dlatego że z punktu widzenia amerykańskiego ta Europa Środkowo-Wschodnia stanowiła pewne wyzwanie koncepcyjne, dlatego że Amerykanie bardzo różnicowali, jeśli można tak powiedzieć, na różnych etapach zimnej wojny, swój stosunek czy swoją koncepcję postępowania wobec ZSRR. W czasach, pan powiedział o tych latach 50., przypomnieli wtedy rządzą republikanie z Eisenhowerem na czele. I oni doszli do władzy pod hasłem takiej frontalnej krytyki polityki Roosevelta. Pan doktor Chabowski wspomniał wcześniej Kennana, który przecież był ojcem koncepcji doktryny powstrzymywania komunizmu, którą Richard Nixon nazwał tchórzliwą szkołą powstrzymywania komunizmu, bo nie mamy powstrzymywać komunizmu, tylko mamy tych komunistów wypędzać, jeżeli się da. Stąd ta koncepcja doktryny wyzwalania. No i później przychodzi przecież rewolucja węgierska. I cóż, czy ta wojownicza, bardzo retorycznie antykomunistyczna administracja Eisenhowera, która miała tak bardzo się odróżniać od tej tchórzliwej, cytując znowu, szkoły powstrzymywania komunizmu poprzedników, zrobiła cokolwiek, nic nie zrobiła, prawda? Bo obiektywnie niewiele mogła zrobić, nie ryzykując w otwartej konfrontacji z Sowietami. Więc oni próbowali różnych koncepcji, ale czasami właściwie wszystko sprowadzało się do tego, że funkcjonował jakiś rodzaj status quo. Jednym z krytyków tej polityki Eisenhowera, Dallesa, sekretarza stanu, który był takim, powiedzmy, symbolem nawet antykomunizmu amerykańskiego za 50., był nasz rodak Zbigniew Brzeziński, który zupełnie inaczej widział te kwestie i on postulował budowanie jakiegoś rodzaju mostów. On wierzył w to, że problemy narodowościowe rozsadzą Imperium Sowieckie i w związku z tym uważał, że trzeba grać na poczucie odrębności komunistów w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli budować z nimi odrębne relacje. Prawda? To był trochę inny sposób myślenia. No, można oczywiście pryncypialnie mówić, że będziemy z komunizmem walczyli i wyrwiemy te kraje z objęć Moskwy, ale w praktyce to nie działa. Widać, że poddaliśmy tę koncepcję polityki testowi, prawda? I ten test zawiódł. W związku z czym musimy budować ją inaczej, tę politykę. No nikomu jeszcze do głowy wtedy, może poza nielicznymi, nie przychodziło, że ten kolos, jakim jest Związek Sowiecki, może w ogóle sam w sobie się zawalić i uwolnić świat od komunizmu, ale
myślano o tym, że można próbować z czasem, kiedy ten system będzie ewoluował, wyrwać te kraje środkowoeuropejskie z objęć Moskwy. I temu służyła ta polityka, która w latach 60. została nazwana polityką bridge building, czyli budowania mostów. To odbywało się za pośrednictwem różnego rodzaju programów, także wymiany. Chodziło o to, żeby Amerykanie pojawili się w Europie Środkowo-Wschodniej, żeby ludzie z Europy Środkowo-Wschodniej pojawili się w Stanach Zjednoczonych. Jak wiemy, ta żelazna kurtyna przestała być tak bardzo szczelna, jak była w latach 50. I taka generalnie była koncepcja polityki w latach 60., a w latach 70. przeszła do jeszcze innej fazy. Może z punktu widzenia Europy Środkowo-Wschodniej mniej chwalebnej, bo przecież to była epoka détente, czyli odprężenia w stosunkach wschód-zachód. I wtedy Amerykanie właściwie uznali, tu Henry Kissinger się przecież pojawia, że jest ten Związek Sowiecki i my się musimy nauczyć z nim żyć. Już nie wchodząc w powody, dla którego tak zrobili, bo Stany Zjednoczone znajdowały się wtedy w pewnego rodzaju defensywie z różnych powodów. Wietnam, ceny ropy naftowej. Skończyło się na tym, że uznano jakby tę obecność sowiecką w Europie Środkowo-Wschodniej. Gerald Ford, następca Nixona, przecież posunął się do tego, żeby powiedzieć coś, czego mówić nie musiał, nawet żeby zapewnić przyjemne stosunki z dygnitarzami środkowoeuropejskimi, że nie widzi takich objawów silnego podporządkowania Polski Związkowi Radzieckiemu. No, wtedy panowało takie przeświadczenie, że te systemy mogą zacząć współistnieć przy poszanowaniu swoich stref wpływów, czyli Sowieci nie mają wstępu do naszej strefy wpływów, to jest na przykład Ameryka Łacińska, przypominam chociażby poparcie Ameryki dla zamachu stanu Pinocheta w Chile w 1973, przewrotu generałów argentyńskich w 1976, tam nie ma miejsca na komunizm czy jakikolwiek rodzaj rewolucji. Natomiast skoro nie pozwalamy Moskwie na obecność u nas, no to my też do pewnego stopnia akceptujemy obecność Moskwy w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza, że uznano, że ten system się trochę ucywilizował. No, uznano, że to już nie jest epoka stalinowska, nie jest to epoka masowych zbrodni. Przecież to była ta 70. No w Polsce epoka Gierka, technokracji. Wydawało się, czy jawiło się z perspektywy amerykańskiej, że to jest jakoś akceptowalne w kontekście faktu, że przecież nie grozi nam trzecia wojna, czyli nie do pomyślenia jest trzecia wojna światowa. No i tak jak pan powiedział, tutaj cezurą jest rok 80., czyli dojście ponowne republikanów do władzy Reagana, ale to przypomnijmy, że détente to też są republikanie, czyli odprężenie z czasów Nixona i Forda. Więc brońmy się przed takim partyjnym widzeniem polityki amerykańskiej, bo bywało tak, że demokrata potrafił być stanowczy wobec Moskwy, a republikanie potrafili być wobec Moskwy powściągliwi, ujmując rzecz względnie. Ja rozumiem, że czynimy ten 80. taką cezurą, no bo to faktycznie trzeba w tym momencie chyba przerwać, a ja dziękuję i oddaję głos. Dziękuję. Rok 80. akurat jako cezurę, ale bardziej z myślą tutaj o historii Polski wyznaczyłem, nie akurat jeśli chodzi o historię Stanów Zjednoczonych, bo tu rzeczywiście przecież administracje z różnych wywodzące się partii właściwie dosyć podobną tę politykę wobec Polski w tym okresie prowadziły, stawiając właśnie na taką stopniową współpracę i dzięki temu no, taką powolne otwieranie się Polski i pewną być może liberalizację właśnie Polski i dalej kolejnych państw tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, bloku wschodniego. Może jeszcze tylko odniosę się, pan doktor tutaj wspomniał ten 56 rok i wydarzenia węgierskie. Myślę, że z perspektywy amerykańskiej kryzys sueski tutaj przykrył to, co działo się na Węgrzech i no, uznano to za wydarzenie istotniejsze. Panie doktorze Chabowski. Opis, który tak doktor Marcin Patalski wygłosił na Polskę. Jeden element, bo pan doktor już też właściwie nie trzymał się ściśle Polski, bo też zimna wojna, czyli dwa bloki, prawda? I kanał Suezki wpływa na naszą sytuację, wojna w Wietnamie wpływa na naszą sytuację, przewrot w Chile, przewrot w Argentynie. Tak, chciałem tylko jeszcze jeden element bardzo ważny. Działanie na Amerykanów, Kissingera i Nixona,
na rozbicie bloku komunistycznego poprzez nawiązanie stosunków z Chińską Republiką Ludową. Uważam, że to był majstersztyk amerykańskiej dyplomacji. I to oczywiście też miało wpływ na relacje wewnątrz bloku komunistycznego, osłabiało blok sowiecki i wpływało no, jednak na sytuację Polski, prawda? Może nie bezpośrednio, ale jako jeden z takich ważnych czynników ogólnej sytuacji w środowisku międzynarodowym, prawda? Że Chińska Republika Ludowa to już wcześniej miała z Związkiem Radzieckim takie różne nie najlepsze relacje, zatargi, ale tu już wchodziła we współpracę z Amerykanami do tego stopnia, że lada moment, bo rok 80 to oczywiście głównie Polska, ale mniej więcej w tym samym czasie mamy zmianę też Cartera, zastępuje Reagan, więc tutaj też polityka amerykańska też mocno się za chwilę zmieni. No i pod koniec tego okresu mamy sowiecką inwazję na Afganistan, gdzie sowiecką partyzantkę popieram. Dobrze, to dziękuję. To tylko tytułem uzupełnienia. Bo... Bardzo dziękuję, panie doktorze. Tam niestety w pewnych momentach trochę przerywa, ale myślę, że taką główną linię, główny wątek byliśmy w stanie uchwycić. Panowie trafnie wskazywali oczywiście, że na te stosunki polsko-amerykańskie w wielkim stopniu wpływała po prostu rozgrywka zimnowojenna i to, co działo się na świecie, nawet w bardzo odległych zakątkach świata. Dobrze, to przechodząc do kolejnego pytania, do kolejnego takiego momentu właśnie historycznego, przełomowego. Bo oczywiście ta polityka właśnie tworzenia pewnego wyłomu w bloku wschodnim poprzez współpracę z Polską, budowania mostów, o których mówił pan doktor Fatalski, ona się kończy w momencie, kiedy zostaje wprowadzony stan wojenny w Polsce i kiedy administracja Reagana, sam Reagan, no, dosyć zdecydowanie tutaj reagują na wydarzenia w Polsce. Ale chciałbym przejść do właśnie tego momentu następnego, czyli roku 89 i przemian, które w Polsce wówczas miały miejsce. Jak te przemiany były postrzegane nad Potomakiem i jaką politykę wówczas prowadziła dyplomacja amerykańska? To być może na pierwszy rzut oka wydaje się takie banalne pytanie. Skoro od początku zimnej wojny celem amerykańskiej dyplomacji Stanów Zjednoczonych jest uwolnienie państw bloku wschodniego spod dominacji ZSRR, to może się wydawać oczywiste, że Stany Zjednoczone będą chciały, żeby te wydarzenia jak najszybciej tu w Polsce przemiany zachodziły. Taka, powiedzmy, ten sposób myślenia, on byłby jeszcze zasadny w pierwszej połowie lat 80. Ale tu już sprawa w połowie lat 80. się skomplikowała, bo od tego momentu na czele Związku Sowieckiego zaczyna stać Gorbaczow. Gorbaczow, z którym Amerykanie potrafili, nie tylko Amerykanie, powiedzmy świat zachodni, państwa zachodnie, potrafiły znaleźć wspólny język, potrafiły wypracować pewne porozumienie. Teraz w związku z tym te przemiany w Polsce, jeśli one będą za szybko zachodziły, wymkną się spod kontroli, jeszcze później będą promieniowały właśnie na pozostałe państwa bloku wschodniego, no to bardzo mocno może tutaj nadwyrężyć, osłabić pozycję Gorbaczowa. Drugim, myślę, takim dylematem, przed którym stała amerykańska dyplomacja, to jest taki dylemat klasyczny, a mianowicie, przed którym Amerykanie już nieraz stawali. Z jednej strony, jako państwo demokratyczne, republikańskie, oni zawsze tego typu przemiany popierali. Pan doktor Fatalski na początku naszej rozmowy nawet wspominał o pewnym takim posłannictwie amerykańskim, pewnej misji, ale w przypadku szybkich przemian, takich, które mają charakter rewolucyjny, pojawia się inny problem, możliwość destabilizacji i braku porządku, co z kolei
zdecydowanie nie jest korzystne dla Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, jak te dylematy rozwiązała amerykańska dyplomacja wówczas, czyli w roku 1989? Może w takim razie, stosując tę zasadę, odwrócę kolejności najpierw pana doktora Chabowskiego, bym poprosił. Ja przyznam, że uznaję prezydenta George'a Busha, który przez Amerykanów nie jest zbytnio ceniony, bo jedna kadencja i nie jest tak jakoś szczególnie eksponowany jako przykład dobrego prezydenta, to ja uważam prezydenta Busha za znakomitego polityka, który no, musiał się poruszać w bardzo skomplikowanej rzeczywistości. I myślę, że radził sobie z tym całkiem dobrze, bo faktycznie trzeba było tak wspierać przemiany w Polsce, od pewnego momentu także na Węgrzech, żeby jednocześnie nie spowodować silnej reakcji Związku Radzieckiego, znaczy to wiele mówić, militarnie bez problemu by mógł załatwić problem na sposób taki z 1956 roku. Politycznie pewno by to kosztowało i ekonomicznie bardzo dużo, no ale konsekwencje by mogły być dla nas dość fatalne i cel amerykański też by nie został zrealizowany. Więc myślę, że można zauważyć poparcie, ale bardzo ostrożne. Z jednej strony obawa przed konsekwencjami w polityce sowieckiej, a więc na przykład bodajże Cheney składa wizytę w Polsce i raczej nie zachęca nas do tego, żebyśmy naciskali na jakieś wyprowadzanie wojsk radzieckich z Polski, prawda? Nie mówi, że nie w ogóle nic nie róbcie, ale nie ma jakiegoś takiego nacisku czy zachęt do tego typu działań. To także niektórzy inni politycy amerykańscy sygnalizują Tadeuszowi Mazowieckiemu. Ale też chodzi o taką ostrożność już wypływającą z sytuacji budżetu amerykańskiego, bo my mieliśmy bardzo duże oczekiwania, taki mit właśnie dobrej, bogatej Ameryki, a tutaj bolesne starcie z możliwościami budżetowymi Stanów Zjednoczonych, prawda? Departament Skarbu no, nie był entuzjastą dużych wydatków, także obawiał się pewnych nacisków na redukcję długu, co dla Polski też było bardzo ważnym czynnikiem. Tutaj z kolei istniały obawy, że może to być jakaś precedensowa sytuacja, która potem dla Stanów Zjednoczonych poniesie dalsze konsekwencje. Więc także w tym wymiarze Amerykanie musieli być bardzo ostrożni. Ten program, jaki George Bush zaraz po swoim objęciu urzędu przedstawił w okresie rozmów Okrągłego Stołu na przedmieściu Detroit zamieszkałem przez Polaków Hamtrak, no werbalnie i politycznie był bardzo zachęcający, ale jednak ekonomicznie no to dość umiarkowanie, prawda, ta propozycja wyglądała. Także tutaj widzieliśmy z jednej strony silne wsparcie deklaratywne, silne wsparcie polityczne naszych aspiracji, z drugiej strony jednak dążenie do tego, żeby wspierać rozwiązania kompromisowe, prawda, w relacjach między władzą komunistyczną a Solidarnością. I z trzeciej strony bardzo silna troska, by nawet jeżeli są jakieś naciski takie poufne, to żeby na zewnątrz jednak eksponować, że Stany Zjednoczone sposób nie chcą zepsuć prezydentowi Bushowi. Udało się to zrobić w stopniu w realnej polityce bardzo wysokim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie doktorze Fatalski.
Dziękuję. No, tak, tak, ja podobnie jak pan doktor też ogromnie cenię tego prezydenta amerykańskiego. On przegrał wybory prezydenckie. No, jak wiadomo, często to bywa tak, co kryterium sytuacji wewnętrznej jest decydujące. Tutaj tak się stało. Ekonomia, podatki. Natomiast w kontekście tej polityki międzynarodowej, no to jemu przyszło odpowiedzieć na to, co pan doktor przed chwilą zarysował, to znaczy schyłek komunizmu. I teraz pytanie dla Amerykanów było tego rodzaju właśnie, czy się uda to przeprowadzić bezboleśnie, bo dla nich kluczową kwestią było utrzymanie stabilności w tej części świata, prawda? Stąd, tak jak pan przed chwilą wskazał, ich intencją było zrobienie tej zmiany politycznej w Polsce w taki sposób, aby nie wywołać irytacji po stronie Moskwy, nie wywołać też irytacji czegoś, co byśmy nazwali siłami starego porządku. Różnie nie można było identyfikować, a to twardogłowych w samej Moskwie, prawda? No, przypomnijmy Pudżianajewa, a to można było myśleć o przecież jeszcze wtedy bardzo żywotnym Czałszewsku, który postulował interwencję w kwestiach polskich. No wreszcie obawiano się, że zbyt intensywne przemiany w Polsce mogą uruchomić jakąś reakcję ze strony sił tu, na miejscu, prawda? Zastanawiano się, w jakim stopniu Kiszczak z Jaruzelskim będą w stanie je kontrolować, gdyby te siły próbowały wymknąć się spod kontroli. To już o tym wszystkim deliberowano w Stanach i uważano, że trzeba te przemiany przeprowadzać w sposób bardzo powściągliwy i powolny. Do historii opowiadanych często przeszła ta opowieść, jak to wcześniej pełniący funkcję ambasadora, później ambasador amerykański, polskim Davis, nie mylić z tym Davisem, który niegdyś tak się nie popisał w Związku Sowieckim, tłumaczył polskim opozycjonistom, jak mają głosować, żeby Jaruzelski został prezydentem, a żeby część z nich no, nie oddała tego głosu, którego oddać nie chcą, prawda, żeby zachować kworum po prostu, bo Amerykanie uważali, że gwarancją tych przemian jest prezydentura Jaruzelskiego, Wojciecha Jaruzelskiego, więc, no a ponieważ wiedzieli, że jest silny opór przed poparciem tej kandydatury w środowisku posłów OKP, no to ten ambasador, ten przedstawiciel amerykański tłumaczył, jak to można zrobić. Przypomnijmy, że wtedy właściwie Polska wkraczała dopiero w erę gier parlamentarnych, kiedy się odpowiednio podliczało głosy, szacowało, jak wygląda kworum. To dopiero były początki tego, czego, w czym być może już jesteśmy zaprawieni, a w czym byli już zaprawieni Amerykanie i to wszystko wywodzili. Ale kluczowe właśnie jest to, że oni wyraźnie dali do zrozumienia, że ich wolą jest kontynuacja tych przemian w warunkach prezydentury Wojciecha Jaruzelskiego, dlatego że w ich przekonaniu gwarantowało to akceptację sił starego porządku dla nowego kierunku. No pamiętajmy, że Polska była pierwszym krajem, pan tutaj wspomniał przed chwilą o Węgrzech, to przecież wszystko tak jak właśnie, tak było. Węgry, później kolejny kraj, no dramatycznie to się w Rumunii przecież skończyło, ale z różnych powodów podchodzono do tego powściągliwie, no i tyle właściwie bym, jeżeli chodzi o te kwestie, może tytułem właściwie uzupełnienia, bo przecież zasadnicza teza jest taka, jak pan doktor Abolski przed chwilą wygłosił. Dziękuję. Dziękuję bardzo za te obie wypowiedzi. Oczywiście się z nimi zgadzam i to rzeczywiście ten moment wyboru generała Jaruzelskiego na prezydenta bardzo dobrze pokazuje właśnie to nastawienie Stanów Zjednoczonych. Tak jak pan doktor Fatalski mówił, wśród środowisk solidarnościowych był duży opór, żeby po takim rzeczywiście triumfie druzgocącym porażce starych sił, a z kolei spektakularnym zwycięstwie Solidarności w tych pierwszych wyborach czerwcowych, żeby teraz głosować właśnie na generała Jaruzelskiego. I tutaj rzeczywiście Amerykanie wywierali ten wpływ taki, starając się jednak porozumieć, uspokoić tę sytuację, żeby te przemiany oczywiście zachodziły, ale żeby nie wymknęły się spod kontroli. Myślę, że też to nastawienie amerykańskie, amerykańska polityka stanowi pewien kolejny argument już w takiej naszej wewnętrznej dyskusji na temat zasadności okrągłego stołu i właśnie później takich przemian zachodzących nie w bardzo szybkim tempie. Oprócz tych wszystkich innych niewiadomych, o których mówiliśmy, nastawienia
Związku Sowieckiego, pozostałych państw bloku wschodniego, to do tego dochodzi jeszcze właśnie to nastawienie Stanów Zjednoczonych, które wcale nie chciały, raczej starały się hamować jakieś takie nastroje, tendencje, żeby zagrać wabank i starać się przejąć całą władzę. Szanowni panowie, to przejdźmy w takim razie już do czasów współczesnych. I tutaj mam dwa pytania. Myślę, że one są być może do jakiegoś stopnia ze sobą powiązane. Niebagatelną, czy właściwie pierwszorzędną rolę, jeśli chodzi o tę politykę bezpieczeństwa Polski po roku 89, fundament tej polityki bezpieczeństwa stanowi oczywiście polskie uczestnictwo w NATO i też sojusz, współpraca polsko-amerykańska. Pytanie, które chciałbym postawić, na ile dzisiaj możemy być pewni, że ten sojusz będzie trwały i że w chwili próby rzeczywiście Amerykanie wywiążą się z tych swoich zobowiązań. Jest kilka na pewno takich sygnałów, które mogą rodzić pewne wątpliwości. Wiemy, że w tych amerykańskich realiach kolejne administracje czasem jednak zmieniają kierunek polityki. Pamiętamy te zawirowania chociażby dotyczące tarczy antyrakietowej w momencie, kiedy w Białym Domu zamieszkał Barack Obama. Kolejny taki, myślę, też niepokojący sygnał to powracające cyklicznie co jakiś czas próby resetu i porozumienia się z Rosją, które oczywiście mogą rodzić wątpliwości co do właśnie trwałości tego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. No i w końcu ostatnie wydarzenia w Afganistanie, to wycofanie się Stanów Zjednoczonych, mówiąc delikatnie, mało zorganizowane, które zdaniem wielu komentatorów rozpocznie teraz taki okres, kiedy to przeciwnicy Stanów Zjednoczonych będą testowali, gdzie jeszcze, z których jeszcze miejsc wojska amerykańskie mogą się wycofać. Prosiłbym o właśnie komentarz do tej trwałości sojuszu amerykańsko-polskiego. I drugie moje pytanie, być może trochę powiązane, to zależy jak panowie tutaj to postrzegacie. Jakie stanowisko, jaką politykę powinna prowadzić Polska względem tej narastającej rywalizacji amerykańsko-chińskiej? Zwłaszcza gdyby ta rywalizacja miała się zaostrzyć. Ostatnio do publicznej wiadomości została podana informacja o powstaniu kolejnego paktu Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia, który wszyscy interpretują jako skierowany przeciwko Chinom. Więc jak w tych realiach właśnie pewnej walki dwóch państw, które chcą stać się hegemonami światowymi, jak w tej rywalizacji powinna zachować się Polska? Nie pamiętam, chyba ostatnio pan doktor Chabowski był pierwszy, to w tym razem pan doktor Fatalski. Dziękuję bardzo. Tak jak pan powiedział, to są powiązane kwestie ze sobą, dlatego że jeżeli wybieramy jako sojusz strategiczny, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i czynimy się wiernym sojusznikiem USA, to w kontekście rywalizacji z Chinami, pole manewru dla Polski staje się ograniczone. Jak wiadomo, w Europie Środkowo-Wschodniej stanowisko wobec Stanów Zjednoczonych nie jest aż tak jednoznaczne, jakbyśmy to widzieli. W okresie prezydentury Trumpa Polska uchodziła i starała się o to, żeby mieć reputację bardzo bliskiego sojusznika Stanów Zjednoczonych. Po objęciu urzędu przez Bidena ta sytuacja uległa pewnej zmianie, chociaż na poziomie strategicznym sojusz jest sprawą fundamentalną i jakby nikt go nie kwestionuje, nikt nie podważa jego wartości czy walorów. Mogą występować pewne różnice do poszczególnych aspektów polityki. I pytanie, pan postawił pytanie niesłychanie trudne, to znaczy na ile możemy liczyć na wywiązanie się sojusznika ze zobowiązań. Pozyskaliśmy najlepszego sojusznika, jakiego można pozyskać we współczesnym świecie. To nie jest wybór tylko militarny, także cywilizacyjny.
My jesteśmy w takiej części Europy, gdzie jakiegoś wyboru trzeba dokonać. Jeżeli nie Zachód i nie Stany Zjednoczone, to pozostaje inny wybór. Jeżeli wiążemy się ze Stanami Zjednoczonymi, to liczymy na to, że Stany Zjednoczone ze swoich zobowiązań się wywiążą i myślę, że tak działa w ogóle cała koncepcja sojuszu, to znaczy jesteśmy bezpieczni nie tyle dlatego, że Stany Zjednoczone wciąż demonstrują siłę w tej części Europy, tylko dlatego, że wszyscy zakładają, że mogłyby ją zademonstrować, gdyby przyszło co do czego. Jeden z polityków polskich był kiedyś w Stanach Zjednoczonych i tam senator amerykański zapytał go, czy pańskim zdaniem my przyjdziemy z pomocą w razie potrzeby, bo sam był ciekaw odpowiedzi Polaka. Nie dlatego, że chciał usłyszeć potwierdzenie, tylko był zainteresowany reakcją, bo sam jakby widział z perspektywy amerykańskiej, że tak jak już zgodziliśmy się, no jest to region, który ma inny charakter dla Stanów Zjednoczonych niż na przykład kraje Zatoki Perskiej, takie jak Kuwejt. To jest zupełnie inna kategoria polityczna, prawda? Ale skoro już się tak zdarzyło, że Stany Zjednoczone intencjonalnie znalazły się tutaj i zbudowały swoją obecność polityczną, także ekonomiczną, no to zakładamy, że będą o tę obecność dbały, szczególnie, że no, jest wola polityczna w tej części Europy, przynajmniej w Warszawie, żeby pozostawać w kręgu Sojuszu Północnoatlantyckiego, kultury zachodniej, kultury politycznej, związków ekonomicznych, jednym słowem Zachodu. Ja myślę, że ten problem oceny polityki amerykańskiej wynika w dużej mierze z faktu, że Stany Zjednoczone, że w ogóle funkcjonujemy w czasach pewnej przemiany politycznej. Stany Zjednoczone są mocarstwem, które może tych sojuszników czasami rozgrywać politycznie. Przypomnijmy sobie interwencję w Iraku, pan wywołał Afganistan, ja się cofnę do czasów irackich. Zachód się odwrócił od Stanów Zjednoczonych, wtedy Niemcy, prawda? I Stany Zjednoczone posłużyły się niejako Europą Środkowo-Wschodnią, zbudowano wtedy tę koncepcję, Rumsfeld jej użył, tej nowej Europy, która lepiej rozpoznaje rzeczywiste zagrożenia i intencje. Tylko mnie zawsze w tych okolicznościach przychodzi do głowy sytuacja z okresu międzywojennego, kiedy Francja utraciła tego swojego sojusznika na wschodzie, jakim była Rosja carska, no tam powstał Związek Sowiecki, i uczyniła Polskę swoim zastępczym sojusznikiem. Bywamy takim zastępczym sojusznikiem z perspektywy amerykańskiej w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone mają problem w relacjach bilateralnych z którymś ze swoich kluczowych europejskich sojuszników. Ale trzeba sobie jedną rzecz powiedzieć wyraźnie. Dla Stanów Zjednoczonych najważniejszym sojusznikiem europejskim są Niemcy. Ze względu na potencjał, na to, że cała integracja europejska jest zogniskowana wokół Niemiec. I miejmy jakby tego świadomość, układając nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, że trudno w sytuacji dobrych stosunków między Waszyngtonem a Berlinem byłoby budować je omijając Berlin. Bo tak to wygląda. Można się na to zrzymać, jednym się to może podobać, a innym nie, ale taka jest polityka realna, czy też realpolitik, jeśli można tak powiedzieć, zwłaszcza, że dla Amerykanów czasami podziały bywają niezrozumiałe z ich odległej perspektywy, to znaczy różnice zdań, które mogą tutaj wystąpić na gruncie europejskiej, no bo dla nich to jest takie kissingerowskie pytanie, jaki jest numer telefonu do Europy? Oni chcą z kimś tu rozmawiać, mieć partnera, z którym mogą się dogadać i układać sprawy światowe, prawda? Ja bym myślę, jeśli można tak powiedzieć, w kontekście Afganistanu oceniał to jednak jako część, jako historię do pewnego stopnia izolowaną, dlatego że oni się wycofywali. To, że tu jest pełna zgoda, przybrało to charakter tak dramatyczny i kompromitujący momentami supermocarstwo, jak przybrało, to wynika z faktu, że oni nie przewidzieli przebiegu wypadków. Można by tutaj teraz dyskutować, dlaczego tak się stało, ale oni byli zdecydowani, żeby z Afganistanu wyjść. Natomiast no, dają także wyraz temu, że w Europie Środkowo-Wschodniej nie chcą opuszczać. I zwróciłbym uwagę na jedną jeszcze kwestię, że niezależnie od, pan wspomniał słusznie, od tych dążeń do częstego resetu z Rosją, no to siedzi teraz w Białym Domu człowiek, który jednak dał wyraz swojemu sceptycyzmowi wobec Rosji Władimira Putina wielokrotnie, na myśli prezydenta Bidena. Znaczy on nie był nigdy entuzjastą
idei, że tam jest partner przygotowany do jakiegoś resetu i przebudowy stosunków międzynarodowych. To go odróżniało może od innych polityków, którzy w pewnym okresie decydowali o amerykańskiej polityce. Ta skłonność do resetu, no cóż, ona wynika z faktu, że oni raz na jakiś czas podejmują próbę ułożenia tych stosunków na nowo, ale to tak jakbyśmy dyskutowali o Afganistanie. No, kiedyś już podejmowali próbę też budowania państwa w innych warunkach kulturowych, cywilizacyjnych, nie wychodziło im. To było lata 60. Później wydawało się, że ta idea umarła i wskrzesił ją, no, ku zaskoczeniu, można powiedzieć, całego świata. Przedstawiciel Partii Republikańskiej w dodatku neokonserwatystów, czyli George Bush Junior. Więc myślę, że pewne idee po prostu wracają w nadziei na to, że w zmienionych warunkach mamy do czynienia z innym politykiem po tamtej stronie i będzie można te relacje budować na nowych zasadach. Nic nie jest w historii, w polityce, myślę, że się zgodzimy, dany raz na zawsze. Także ten sojusz musi być ożywiany i musi być wola z obu stron, żeby go podtrzymywać. Póki co myślę, możemy spokojnie myśleć o tym, że jesteśmy w ramach tej struktury, no ale tak jak powiadam, mam takie przekonanie, że żyjemy w czasach przebudowy porządku międzynarodowego, czyli nie ten obraz, który widzimy teraz, nie jest tym obrazem, który ostatecznie uzyskamy. To jest jakiś rodzaj przejścia. Mam nadzieję, że będziemy stale i konsekwentnie w sojuszu z Zachodem, szeroko rozumianym i pisanym przez duże Z. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zanim oddam głos drugiemu z panów doktorów, to tylko może powiem, że rzeczywiście te kwestie mogą być powiązane, czyli sojuszu, jego trwałości i tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej, chociażby dlatego, że siłą rzeczy, jeśli ta rywalizacja będzie narastała, to amerykańskie zainteresowanie będzie się kierowało ku, no nie Europie Środkowo-Wschodniej, tylko innym częściom świata. I być może wówczas też taka myśl, tendencja, żeby w jakiś sposób porozumieć się z Rosją, nawet jeśli nie zyskać dzięki temu sojusznika przeciwko Chinom, ale przynajmniej uzyskać neutralność Rosji w tym wyścigu, w tym sporze, może się pojawić, może narastać w Waszyngtonie. Panie doktorze, jak pan uważa? Ja chciałem tylko tak tytułem uzupełnienia, bo przed chwilą usłyszeliśmy, no myślę, że prawie pełną analizę tego, co należy brać pod uwagę, to prawie to wynika z ograniczeń czasowych. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na takie dwa tendencje w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, które zapewne są refleksem jakiejś dyskusji, jakie się tam toczą. Mniej więcej w marcu, kwietniu 2020 roku, a nawet na pewno, bo akurat lockdown się zaczął na uczelni, gdy czytałem ten artykuł, Graham Allison Foreign Affairs napisał taki rocznicowy artykuł o Jałcie, ale zastanawia się, czy nie czas, ponieważ i stwierdza tak, po zimnej wojnie amerykańscy politycy odrzucili koncepcję stref wpływów, że to już nie będzie, doktryna Monroe'a się skończyła. Strefy wpływów nie istnieją. Graham Allison, wydaje mi się słusznie, mówi, że to jest pewien błąd, bo to nie strefy wpływów, nasze strefy wpływów się skończyły, ale nie zniknęły całkowicie, tylko powstała jedna strefa wpływów, globalna strefa wpływów Stanów Zjednoczonych. No ale ten moment się kończy i trzeba w amerykańskiej polityce powrócić do takich koncepcji znanych z Jałty po prostu, czyli pogodzić się z istnieniem stref wpływów wokół innych mocarstw. No i to jest pierwszy element, który musimy brać pod uwagę, prawda? Że to nie jest, że oni chcą się wyzbyć, bo w 1945 roku też się nie chcieli wyzbyć, ale że zakładają, że może być taka sytuacja, że będą na najzwyczajniej w świecie musieli się wyzbyć takich ambicji, prawda? I druga sprawa, profesor John Mersheimer, który nie jest jakby głównym, znaczy jest bardzo znanym naukowcem, a nie jest w głównym nurcie polityki, ale myślę, że zwraca uwagę na pewne rzeczy, które na pewno amerykańscy politycy czytają. Czasami się pewno zrzymają, ale sądzę, że jednak czytają. Czyli ten politolog, który był na przykład w momencie, jak w latach 90. dyskutowano
czy NATO powinno się rozwiązać, bo przez swój cel został zrealizowany, czy powinno istnieć dalej. John Mersheimer był jednym z najbardziej stanowczych zwolenników pozostania NATO, żeby NATO dalej istniało. Tak samo, gdy zaczęto podkreślać parę lat temu, że pokój w Europie jest dzięki Unii Europejskiej, nie wiem, czy mnie słychać. Tak, słychać. Że jest dzięki Unii Europejskiej, no to John Mersheimer, moim zdaniem całkiem przytomnie, tak ze sceptycyzmem tych podchodzi i mówi, no dałoby się utrzymać pokój. Wydaje mi się, że tutaj John Mersheimer ma prawie całą, bardzo dużo racji, ale John Mersheimer zwrócił uwagę na to, że trwałość NATO, zwrócił uwagę na fakt, że trwałość NATO, czyli sojusz amerykańsko-europejski, będzie zależna od tego, czy Europa pomoże Amerykanom walczyć z wzrastającą potęgą Chińskiej Republiki Ludowej. I Mersheimer ma bardzo duże wątpliwości, czy Europa przezwycięży swoje pokusy no, na wykorzystywanie korzyści ekonomicznych ze współpracy z Chińską Republiką Ludową, co Amerykanie będą traktowali jako zagrożenie dla swoich interesów. I niejako pojawia się taka, chyba niewypowiedziana w ten czas przez Mersheimera przestroga, że jeżeli Europa nie będzie tej funkcji takiej przyjaznej w konfrontacji z Chinami spełniała, no to NATO może po prostu umrzeć. I wydaje się, że to jest główny czynnik, czyli bo jak już ustaliliśmy, że Polska nie jest traktowana jako, najczęściej jako taki samodzielny, tylko no jako część szerszego zjawiska, prawda, Europy czy Europy Środkowej, ale i teraz tak, może mamy dwie tendencje, albo odpuszczenie sobie Europy całkowicie, albo próba znowu takiego instrumentalnego, tak powtórka z 2003 roku, prawda, stara Europa, która nie chce pomagać nam w walce z Chińczykami, ale nowa Europa, która taką gotowość reprezentuje. I to już pytanie do amerykańskich strategów, jak się zachowają w ramach dalszego rozwoju sytuacji, bo to może być bardzo dynamiczne zjawisko, mogą się uruchomić jakieś rzeczy, których obecnie nawet ciężko nam sobie wyobrazić. I jeszcze Mersheimer jest jeszcze z jednego punktu ważny. On to co prawda formułuje w kontekście Ukrainy, ale Mersheimer nie ukrywa, że Stanom Zjednoczonym do konfrontacji z Chinami przydałaby się pomoc rosyjska. Wobec czego należy się liczyć z rosyjskimi interesami na Ukrainie. Prawda? Więc pytanie, czy tylko na Ukrainie? I od razu mówię, to nie wynika z jakiejś prorosyjskości czy antyukraińskości Mersheimera, bo Mersheimer z kolei radził Ukraińcom w latach 90. nie wyzbywać się broni atomowej, więc więc to nie jest jakiś tam efekt uprzedzeń wobec Kijowa, prawda? Tylko takiego patrzenia, jakie są interesy amerykańskie, kto jest głównym konkurentem, wrogiem Stanów Zjednoczonych i jak wzmocnić swoją siłę w kontekście tego, co uważa za najważniejsze zagrożenie dla amerykańskich interesów. Dziękuję. Dziękuję, panie doktorze. Tylko może dodam, wspomniany przez pana Allison napisał wydaną zresztą tak w języku polskim książkę dotyczącą tego, czy Stany Zjednoczone i Chiny są skazane na wojnę i czy uda im się ewentualnie uniknąć tej pułapki Tukidydesa. No, zastanawiam się, czy jak właśnie te dalsze losy się potoczą i czy w związku z tym Polska no nie będzie częścią takiej współczesnej wojny peloponeskiej, chcąc właśnie na przykład potwierdzić
że jest wiarygodnym i takim rzetelnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Ale to oczywiście no, jest też taka troszkę przewidywanie tego, co dopiero nastąpi. Tutaj różnie rzeczywiście ten rozwój może wyglądać. Szanowni panowie, mamy kilka pytań na czacie. Może przeczytam jedno z nich. Myślę, że tak trochę już ten wątek się pojawił, ale przeczytam całe pytanie. Czy dostrzegają panowie obecność ponadpartyjności w Stanach Zjednoczonych w zakresie interesów amerykańskich wobec Polski i Europy Środkowej? Jak to dotyczy postrzegania zagrożenia rosyjskiego i współpracy Berlina z Moskwą? Może powtórzę. Czy dostrzegają panowie obecność ponadpartyjności w Stanach Zjednoczonych w zakresie interesów amerykańskich wobec Polski i Europy Środkowej? I jak to dotyczy postrzegania zagrożenia rosyjskiego i współpracy Berlina z Moskwą? I może w takim razie pan doktor Chabowski. W ogóle przykłady ponadpartyjności amerykańskiej polityki zagranicznej, pan doktor Fatalski tu chyba co najmniej trzy przypadki takie przytoczył, prawda, że to nie jest tak, że demokraci są tacy, republikanie są tacy, bo to potrafią powstawać. Zresztą często w Senacie amerykańskim są sytuacje, gdy w kwestiach polityki zagranicznej są inicjatywy po prostu dwupartyjne. To czasami wynika z tak banalnej sytuacji, jak jeżeli jest dwóch kongresmenów z okręgu zamieszkałym przez jakąś grupę etniczną, która ma jakieś ważne interesy, to republikanin demokrata nie będzie obrażał się na swoich wyborców w żadnym wypadku, więc oczywiście takie sytuacje są. I teraz konkretnie czy wobec relacji rosyjsko-niemieckich, prawda? No to wydaje się, że administracja Trumpa była tu bardziej, zdecydowanie bardziej ostrożna. Pytanie tylko, czy administrację Trumpa możemy utożsamić z republikanami? I tu bym nie miał takiej pewności, bo tak naprawdę to Trump był takim outsiderem. Czołówka Partii Republikańskiej wcale nie była nim zachwycona i generalnie wiele takich środowisk w Partii Republikańskiej jest bardzo koncepcyjnie, myślę, bliskie głównemu segmentowi partii demokratycznej. Ja przyznam, że z tego nurtu nietrumpowego nie słyszałem jakiejś krytyki porozumień prezydenta Bidena z kanclerz Merkel w sprawie rurociągu, znaczy trumpiści oczywiście tu potępili, ale przypominam sobie, żeby potępili tacy politycy, którzy są bliżej tego republikańskiego centrum, co nie znaczy, że na pewno nie potępili, znaczy jestem tego pewien, bo nie przypominam sobie w tym momencie, więc myślę, że ta uwaga jest, ta teza zawarta w pytaniu jest bardzo zasadna, że taki kompromis może być akceptowany przez nie tylko demokratów, prawda, że też przez jakąś część partii republikańskiej. To jeszcze pamiętajmy, że prezydent Trump, choć był niemieckiego pochodzenia, to nawet tak czasami ostentacyjnie uderzał w niemieckie interesy, prawda? Co na pewno nie wszystkim republikanom się podobało, bo tu już pan doktor Fatalski wspominał, że niezależnie czy nam się to podoba, czy nie, no to Niemcy są tym głównym partnerem obiektywnie po prostu Stanów Zjednoczonych. I to na pewno jest szeroki konsensus w tym względzie wśród Amerykanów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie doktorze. Dziękuję. Tak, oczywiście, tak jak pan doktor Chabowski przed chwilą powiedział, ja bym zrobił rozróżnienie między republikanami a Donaldem Trumpem. I teraz jeszcze, już pomijając te kwestie poglądów wspólnych między republikanami i demokratami na temat kwestii polityki zagranicznej, konsensusu on jest. Oczywiście tutaj właściwie nie mam nic do dodania, tylko bym uzupełnił o te kwestie, powiedzmy, takiego trumpizmu. Trump
grał na rozbicie pewnych struktur, które uważał za konkurencyjne w stosunku do Stanów Zjednoczonych. I teraz, nawet jeżeli niektórym wydawało się, że jego konfrontacyjny kurs w stosunku do Niemiec, który chciał wycofywać, jak wiadomo, wojska amerykańskie, prawda, że on, powiedzmy, sprawiał, że tutaj w tej części Europy rosła rola Polski, bo na pozór rosła z perspektywy tych stosunków polsko-amerykańskich, to miejmy na uwadze fakt, że świat, w którym, ten Zachód jest poszatkowany, bo w takim świecie wydawało się Donaldowi Trumpowi, interesy amerykańskie mogą się lepiej rozwijać. On zresztą uważa po prostu, że te mechanizmy zawodzą, przecież krytycznie odnosił się do NATO chociażby. To nie jest z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej model pożądany, dlatego że wszystko wtedy będzie zależało od obecności amerykańskiej tylko i wyłącznie tutaj. Dlatego że jeśli Ameryka nie będzie obecna w strukturze Zachodu skonsolidowanego w rozumieniu Europy, no to wtedy będzie obecna tylko w jakimś kraju europejskim, a taką obecność łatwiej zakończyć. Myślę, że z perspektywwy oczywiście Partii Republikańskiej to było niebezpieczne, bo oni uważali, że jeszcze jedno, to nie jest jakiś rodzaj podejścia charytatywnego. Oni uważali, że to się opłaca, że wpływy polityczne Stanów Zjednoczonych przekładają się na obecność ekonomiczną Stanów Zjednoczonych i Donald Trump w gruncie rzeczy może robić złą robotę z perspektywy interesów amerykańskich. Ten konsensus ponadpartyjny co do tego, że Stany Zjednoczone powinny być w świecie, no bo też zgódźmy się, że jeżeli abdykuje się z takiej roli, to tę przestrzeń wypełnia kto inny. Więc oni uważali, nie było zgody, jeśli można tak powiedzieć, w establishmencie republikańskim na taką koncepcję układania stosunków międzynarodowych, jaką reprezentował Donald Trump. I tylko w tym sensie chciałbym tę wypowiedź rozwinąć. Jeszcze jedna rzecz a propos tego porozumienia między Bidenem a Merkel, czy szerzej Stanami a Niemcami. No cóż, ja bym trochę pociągnął ten wątek, który się pojawił w poprzedniej naszej rozmowie. Stany Zjednoczone wykonują gest w stosunku do Niemców z dwóch powodów. Po pierwsze, nie bardzo widzą możliwość zatrzymania Nord Stream, tu konkretnie o to chodzi. Więc jeżeli się dzieje na czegoś zatrzymać, to trzeba zachować twarz. A druga sprawa, Niemcy są im potrzebni. Przed chwilą dosłownie rozmawialiśmy o Chinach, ten wątek zresztą panowie rozwinęliście. Oni potrzebują Niemiec do rozwiązywania problemów dalekowschodnich, no i wykonują jakiś w stosunku do Niemiec gest w związku z tym. Dziękuję. Bardzo dziękuję za te dwie wypowiedzi. Mamy jeszcze jedno pytanie. Znaczy, tych pytań jest tutaj na czacie więcej, ale jeszcze jedno może przeczytam. Co prawda to jest taki trójpak. Jakie wnioski z tego zarysu relacji polsko-amerykańskich w XX, XXI wieku możemy wyciągnąć na dziś? Jak oceniają panowie bilans tych relacji? Jakie konkretne recepty możecie panowie wskazać dla strony polskiej? I właściwie mówiąc, takie podsumowanie tejże dyskusji. Jak rysuje się bilans, jakie wnioski i wskazówki dla Polski? Nie wiem, który z panów może chciał zacząć, jak to bardzo proszę. Nie odpowiem całościowo, bo to byśmy chyba musieli od nowa niejako zacząć, prawda, bo pytanie jest syntetyczne. Ja chciałem zwrócić uwagę, że przyszło nam te relacje układać w bardzo różnych sytuacjach międzynarodowych, bo pierwsza sytuacja, czyli okres, już pomijam kongres paryski, bo to jest jednak sytuacja, gdy państwo polskie powstaje, więc trudno mówić o jakichś relacjach, to jest dopiero nawiązanie stosunków dyplomatycznych, wysyłanie dyplomatów, ale mamy do czynienia z nowo powstałym państwem polskim, odrodzonym, które ma mnóstwo problemów w najbliższym otoczeniu, toczy bodajże 7 wojen w obronie swoich granic i z pewnością nie ma możliwości wpływania na szerokie horyzonty polityki światowej, a z kolei Stany Zjednoczone nie przystępują do Ligi Narodów i od Europy, z wyjątkiem kwestii finansowych, prawda? Tutaj uczestniczą bardzo aktywnie. Generalnie od Europy
o czym pan Marcin Fatal, doktor Fatalski bardzo szeroko mówi, o tym rozszerowaniu pierwszą wojną światową, skutkami, niespłaceniem kredytów, mają już tych Europejczyków serdecznie dosyć, prawda? I trzymajmy się, jak to Wilson nam z daleka, bo to nic dobrego tam nie ma. Potem okres II wojny światowej. No to tutaj Stany Zjednoczone są już aktywnym sojusznikiem Polski, ale jak się okazało, pod sam koniec niezupełnie lojalnym. Drugi taki okres to jest okres zimnej wojny. Teraz mamy problem z opisem, bo czy traktować jako Polskę Rzeczpospolitą Ludową, no to z tej perspektywy takiej ciągłości państwa, no to mamy relacje wrogie, prawda? Chociaż też z pewnymi niuansami, bo nasza propaganda, z wyjątkiem tego okresu do 1956 roku, ale to już był no, specyficzny okres, prawda? Ale na przykład w okresie detente mamy nakręcony odcinek, gdy bohaterowie sami swoi jadą do Ameryki, prawda? I ta Ameryka no, nie jest przedstawiona jako taka całkowicie zła. Są tam takie przytyki, że cmentarz dla psów, prawda, i takie różne rzeczy, ale generalnie nie, jest to dość ciepły obraz, prawda? W sumie ta Ameryka to Polacy głównie mieszkają, prawda? Więc takiego wrogości w ramach bloku, prawda? Ale z drugiej strony silnej sympatii szerokich rzesz społeczeństwa, na które nawet propaganda oficjalna PRL-u musiała brać pod uwagę, żeby nie przesadzić z tą antyamerykańskością, prawda? No i mamy okres trzeci, przyjaźni polsko-amerykańskiej po 1989 roku w ramach koniec końców Sojuszu Północnoatlantyckiego, prawda? W którym mamy tak silne wspólne działania jak wojna w Afganistanie i wojna w Iraku. Więc to już są bardzo silne. 2003 rok to wojna w Iraku, ale to jest też, o czym pan doktor Fatalski wspominał, przeciwstawienie się Polski aspiracjom niemiecko-francuskim w polityce globalnej. Więc właśnie każdy z tych okresów ma pewne swoiste cechy, które są nie do końca przekładalne dla innego okresu, prawda? Bo co innego izolacjonistyczne Stany Zjednoczone, a co innego Stany Zjednoczone jako jedyne supermocarstwo. To teraz ja może przerwę, a potem ewentualnie może jeszcze uzupełnię. Dobrze? Dziękuję bardzo. Jasne, to w takim razie może teraz pan doktor Fatalski, może ta dalsza część pytania, mianowicie bilans i recepta, wskazówki dla strony polskiej, jak tą politykę prowadzić i kształtować. Tak, dziękuję bardzo. No, bilans uważam za jednoznacznie pozytywny, po prostu, dlatego że przynależność do świata zachodniego, a osią, tego, znaczy tym centrum tego świata są Stany Zjednoczone, daje nam wszystkie korzyści płynące z gospodarki rynkowej, z kwestii w stosunku do praw człowieka, demokracji z trójpodziałem władzy. To wszystko są wartości Zachodu współczesnego i myślę, że to jest bezdyskusyjne. Amerykanie włożyli wiele pracy w to, żeby wesprzeć Polskę w procesie reintegracji z Zachodem po 1989 roku. Oczywiście, tak jak powiedziałem, są tu obecni, czerpią też korzyści, no to wiadomo przecież powszechnie, że Polska postawiła bardzo na Stany Zjednoczone, chociażby dokonując wyboru zakupów sprzętu wojskowego, ale tak jak powiadam, bilans uważam za jednoznacznie pozytywny. Jeżeli chodzi zaś o postulaty, no mój postulat jest bardzo prosty, to znaczy świat jest tak skonstruowany, jak jest i mamy ograniczony wybór ścieżek. Stany Zjednoczone
są rządzone przez republikanów bądź demokratów, oni się mogą różnić od siebie w istotnych kwestiach, ale albo jedni, albo drudzy będą wiązali ze sobą, będą rządzili. Uważam, że nie powinno się, żadna polska ekipa polityczna nie powinna wiązać się przesadnie z żadną z amerykańskich sił politycznych, bo wiadomo, że w pewnym momencie nastąpi wymiana. Więc przestrzegam, to zacytuję Kissingera, państwo, które stawia wszystko na jedną kartę, pozbawia się zdolności negocjacyjnej. Znaczy w tym sensie powinniśmy stawiać na jedną kartę, że stawiamy na Amerykanów, natomiast powinniśmy stawiać generalnie na Stany Zjednoczone, natomiast nie na wybraną, odpowiadającą mniej lub bardziej ideom politycznym ekipę rządzącą, dlatego że to się będzie zmieniało i taka jest rzeczywistość polityczna amerykańska. Ale tak jak powiadam, nie mam wiele do zaproponowania oprócz tego, by trwać w sojuszu z Amerykanami, dlatego że nie widzę możliwości wyboru lepszego we współczesnej rzeczywistości międzynarodowej. To jest państwo, przypomnijmy, chociażby z punktu widzenia militarnego, często siły europejskie bywają ślepe i niezdolne do działania bez wsparcia amerykańskiego. To kilka razy ujawniło się w ostatnich latach, że Europejczycy po prostu potrzebowali Amerykanów nawet na poziomie operacji, które sami wykonywali. Więc Stany Zjednoczone są najpoważniejszą siłą świata zachodniego i przy całej asymetrii stosunków i konieczności troski o własny interes należy brać pod uwagę fakt, że jest w naszym głęboko rozumianym strategicznym interesie trwanie w związku ze Stanami Zjednoczonymi. Taka jest moja konkluzja. Dziękuję za tę wypowiedź, za podsumowanie i właśnie pewne też wskazówki. Myślę, że w Polsce jednak jest pewien konsensus taki ponadpartyjny, jeśli chodzi o ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Wojna w Afganistanie to pokazała. Przez te wszystkie lata różne ekipy z różnych strony politycznej rządziły, a jednak ta decyzja podjęta na początku XXI wieku została podtrzymana. Więc pod tym względem myślę, że ta jedna być może niewiadoma, czyli nasze nastawienie tutaj może zostać wyeliminowana. Nie wiem, czy pan doktor Chabowski chciałby jeszcze coś dodać? Ja chciałem tylko wskazać taką, że amerykańska polityka czasami jednak, ja wiem, że Polska z ich punktu widzenia to jest mały kraj, z którym nie należy się zbytnio liczyć, tylko że pojawia się taki problem, że czasami zbyt takie instrumentalne traktowanie jawne, prawda, ambasador Mosbacher czasami, że pouczała naszych premierów, naszego premiera czy ministrów, co mają robić, prawda, czy też takie ogłoszenie na przykład przez Mike'a Pompeo, że tutaj w Warszawie będzie konferencja w sprawie Iranu, prawda, i Bliskiego Wschodu, no to były takie kroki, które mogą w konsekwencji kiedyś tam jakby pociągnąć pewne, wzmocnić jakieś antyamerykańskie nastroje, które w Polsce są marginalne, ale jednak wzrastają, prawda? Bo ileś takich, to się nawarstwia i jeszcze o jednej rzeczy musimy pamiętać. W psychologii jest znana teza, że im większe emocjonalne zaangażowanie pozytywne, to w momencie, jak ono się psuje, to zmienia się w bardzo równie zaangażowane, równie silne emocje negatywne, prawda? Więc myślę, że należałoby przekonać naszych amerykańskich partnerów, żeby jednak bardziej się liczyli z wrażliwościami swoich niewątpliwie o wiele słabszych partnerów, tak? Którzy stawiają na nich, są ich lojalnymi sojusznikami, prawda? Ale to bardzo w tym momencie może być zepsute, prawda? Więc tylko tyle chciałem uzupełnić. Bardzo dziękuję. Chciałem już zakończyć naszą rozmowę, ale widzę, że jeszcze są dwa pytania od publiczności. Może je przeczytam, żeby nie było wrażenia, że zostały w jakiś sposób tutaj pominięte. Chociaż nie wiem, na ile jedno z tych pytań rzeczywiście odnosi się do stosunków polsko-amerykańskich. W każdym razie, szanowni panowie,
pytanie od jednej z osób, które obserwują, przyglądają się tej debacie. Przeczytam w takiej formie, w jakiej zostało napisane. Zastanawia mnie zdanie panów na temat śmierci generała Sikorskiego, czy i komu najbardziej mogło zależeć na ewentualnym usunięciu generała i czy wierzą panowie w splot kilku przypadkowych zdarzeń na godziny przed wylotem. No mi ciężko się odnieść, bo to bym musiał... Ja wiem, że są różne teorie, a problemy jest problem oprócz jakichś kwestii technicznych, na które ja kompletnie się nie znam i nie jestem w stanie się do tego odnieść. Jest taki problem, że główne dokumenty mamy ciągle utajnione. To oczywiście wzbudza różne wątpliwości, prawda? Daje pole do snucia różnych wyjaśnień, prawda, wyjaśnień tego problemu, ale ja nie czuję się zdolny do wyjaśnienia. Póki nie ma dokumentów, no to ciężko jest, wydaje mi się, sformułować jakieś tutaj ostateczne wersje. Oczywiście myślę, że wszyscy znamy te różne hipotezy, prawda, że to mogło zależeć Sowietom, mogło Anglikom, mogło Amerykanom, mogło części przeciwników politycznych samego ministra Sikorskiego wśród Polaków, prawda, no ale a mogło być po prostu zgodnie z wersją oficjalną katastrofa, prawda, która nie była realizacją czyichś planów politycznych, tylko zdarzeniem czysto technicznym. Prawda? Ja nie czuję się zdolny odpowiedzieć tutaj tak konkluzywnie. Dziękuję. Dziękuję, panie doktorze Fetalski. Dziękuję bardzo. To rzeczywiście, tak jak pan doktor przed chwilą zwrócił uwagę, no to jest pytanie, które to ciąży jakoś nad polską debatą i wraca raz na jakiś czas. Jest taka zasada jeszcze, staje się, z prawa rzymskiego, wywodząca się: ten uczynił, kto skorzystał. Tylko że jakkolwiek pan wskazał przed chwilą te teorie dotyczące temu, kto mógł na tym skorzystać, to trzeba by postawić jedno zasadnicze pytanie, czy generał Sikorski mógł stanowić przeszkody dla realizacji jakichkolwiek celów politycznych. Bo to jest, prawda jest taka, że jakkolwiek cieszył się ogromnym autorytetem, był na pewno osobowością i przywódcą charyzmatycznym, no to polityka realna była taka, że niezależnie od tego, czy żyłby generał Sikorski, czy nie, do decyzji, które zapadły między Wielką Trójką, by i tak doszło. I świat wyglądałby tak, jak wyglądał. Więc a generał Sikorski nie byłby w stanie zmienić kierunku polityki amerykańskiej, skierować Amerykanów na konfrontację z Sowietami na tle Europy Środkowo-Wschodniej. No to są rzeczy zupełnie fantastyczne. Dlatego myślę, znaczy ja, tak jak tutaj rozmawiamy, no jeżeli by to mierzyć realizacją jakiegoś celu politycznego przez kogokolwiek, to nie wiem, jaki byłby sens organizowania tego zamachu w sytuacji, kiedy i tak do tych wszystkich celów, czy wszystkie cele mogły być osiągnięte za życia, czy przy pozostawieniu przy życiu, jeżeli ktoś chciałby nastawać na jego życie, polskiego premiera i generała. On by stał się postacią bez wątpienia tragiczną później, gdyby przyszło mu patrzeć na to, jak Polska wchodzi w strefę wpływów sowieckich. Tyle mógłbym powiedzieć na ten temat. Bardzo dziękuję. I jeszcze jedno pytanie. Dotyczy ono roli KPA w walce o wolną Polskę. Tak zostało na czacie sformułowane. Dokładniej całe pytanie brzmi, czy zamierzacie panowie wspomnieć o roli KPA w walce o wolną Polskę. Rozumiem, chodzi o te ostatnie tutaj tarcia amerykańsko-polskie na tym tle. Mógłbym prosić, widzę, że chyba pan doktor Chabowski tutaj zgłasza chęć wypowiedzenia się, to bardzo proszę. No niewątpliwie Kongres Polonii Amerykańskiej był bardzo ważnym czynnikiem podtrzymywania polskiego interesu narodowego w Stanach Zjednoczonych w sytuacji, gdy oficjalna Polska była z jednej strony zależna od Związku Radzieckiego i de facto
Nawet mamy na to dokumenty, jak Związek Radziecki zatwierdzał pewne, a czy wydawał instrukcje, jak Polska ma, że najpierw przedstawiciel radziecki w ONZ powie to, potem go poprze przedstawiciel Czechosłowacji, potem go poprze przedstawiciel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, prawda? I takie rozpisywanie ról, więc to de facto PRL jest do pewnego momentu no taką może trochę bardziej swobodną Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, które też były członkami ONZ-u, prawda? I oczywiście nasi przedstawiciele PRL-u no nie do końca mogli reprezentować swoisty interes Polski, więc w tym okresie Kongres Polonii Amerykańskiej odgrywa bardzo ważną rolę, chociażby w nagłośnieniu sprawy Katynia, prawda, czy pewnych innych elementów, które amerykańska opinia może by chciała politycy chcieliby zapewne zepchnąć poza punktu pola widzenia. I po drugie trzeba pamiętać, że Kongres Polonii Amerykańskiej to są jednak Amerykanie polskiego pochodzenia, tak? Czyli to im daje pewne możliwości oddziaływania na amerykańskich polityków, prawda? W okresie powstawania Organizacji Narodów Zjednoczonych bardzo silne propolskie wystąpienia miał na przykład senator Vandenberg, prawda? On nie był oczywiście Polakiem, no ale duża ilość, znaczna część jego elektoratu to byli Polacy i sam ten fakt po prostu powodował, że musiał się w swoich działaniach na forum Senatu interes Polski, ten taki, który odpowiada uczuciom większości Polaków, reprezentować. Tak samo w okresie lat 80. Kongres Polonii Amerykańskiej bardzo dużą rolę odgrywał, relatywnie dużą, bo to też musimy pamiętać, że jednak jest to jedna z mnóstwa organizacji etnicznych, jakie w Stanach Zjednoczonych działają, prawda? No ale przynajmniej na niektórych polityków mógł wpływać i w granicach takiego realnego wpływu 10 milionów to jest dużo, ale obywateli amerykańskich jest kilkadziesiąt razy, teraz chyba 300, kilkadziesiąt milionów, tak? Obywateli Stanów Zjednoczonych mają, no to możemy policzyć sobie, no to jest jednak pewien tylko odsetek i nie jest to bynajmniej grupa porównywalna z białymi anglosaksońskimi protestantami, prawda? Więc takie przypominanie, czasami pewno wykorzystywanie też przez polityków dla osiągania jakichś swoich celów wyborczych, prawda, że jak już było wspomniane, to zdjęcie z Rooseveltem przy mapie, prawda, bardzo cyniczne. No i wreszcie ostatni, tak, gdy jeszcze pan Moskal był prezesem, ten moment, gdy Kongres Polonii Amerykańskiej i Edward Moskal są bardzo zaangażowani w oddziaływanie na senatorów, najpierw w sprawie pomocy dla Polski finansowej i gospodarczej, to jest okres 89-90 roku, a potem była taka ostatnia wielka akcja tej organizacji, jaką było wysyłanie maili do senatorów amerykańskich w okresie, gdy Senat miał głosować kwestię członkostwa Polski w NATO. Prawda? To tutaj można takiej roli mówić. Choć moim zdaniem amerykańska decyzja w sprawie NATO wynika z ich interesu, więc pewno też by była taka nawet bez tej akcji, no ale jakąś rolę tam w polskiej polityce odegrała. I to był chyba ostatni taki widowiskowy moment KPA, prawda? Nie wiem, czy nie przypominam sobie już więcej takich spektakularnych akcji w polityce międzynarodowej. Dziękuję za tą wpowiedź. Przepraszam, trochę źle odczytałem jakby intencję tego pytania. Czy pan doktor Fatalski też jakoś chciałby się ustosunkować, odpowiedzieć na to pytanie? Ja tylko krótko może. Zgadzam się, pan doktor Chabowski powiedział, że no trzeba brać to w kategoriach proporcji. Pan wspomniał
o globalnej liczbie wyborców amerykańskich, no porównajmy nawet z Latynosami w Stanach Zjednoczonych, prawda? Ja myślę, że to miało znaczenie z punktu widzenia tego, jak kalkulowano przy okazji wyborów. No polityka jest jaka jest, więc liczy się to wykonanie jakiegoś gestu w stosunku do jakiejś grupy, która może się przełożyć na konkretną liczbę wyborców. I tak jak przed chwilą pan wspomniał, no jeżeli jest tak, że kongresmen czy senator pochodzi z okręgu, gdzie wyborcy danej grupy etnicznej stanowią istotną część, to wtedy się w większym stopniu zwraca uwagę na te kwestie niż w wypadku innych okręgów wyborczych, gdzie oni nie są obecni. I tak to bywało i oni wtedy taki parlamentarzysta może wnosić do przestrzeni publicznej dyskusję na jakiś temat, ale ja bym powiedział w ten sposób, że te kluczowe decyzje dotyczące Polski w momencie, kiedy się zaczęły zmiany, że one następowały na poziomie jednak polityków, którzy decydowali w kontekście międzynarodowym, a nie w kontekście czynnika, który w Stanach Zjednoczonych przypominał im o kwestiach polskich. No to wynikało po prostu z kontekstu geopolitycznego. Jak zaczął się schyłek Związku Sowieckiego, a w Polsce okazało się, że komuniści gotowi są do rozmów i zaczyna się coś, co profesor Dudek zatytułował reglamentowaną rewolucją, prawda, pisząc w tej swojej książce o przemianach ustrojowych, no to wtedy Amerykanie weszli do gry, dbając o to, żeby to się odbywało w taki, a nie inny sposób. Więc ja bym to widział w kategoriach zachowania proporcji, jeżeli mamy na to patrzeć z perspektywy Waszyngtonu, no bo każda perspektywa jest oczywiście inna. I kończę, bo nie chciałbym tego wątku już rozwijać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za te dwie wypowiedzi. I tym samym, myślę, dosyć ładnie powróciliśmy do pewnego wątku, którym zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli właśnie ten wpływ organizacji polonijnych też na podejmowanie pewnych decyzji przez administrację w Stanach Zjednoczonych. Bardzo panom dziękuję za udział w tej dyskusji. Było mi miło, że mogłem w niej uczestniczyć. Dziękuję także Fundacji za powierzenie mi roli moderatora. I z tego, co wiem, na koniec chciałbym oddać głos właśnie przedstawicielowi Fundacji, panu doktorowi Bębnowskiemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panom przede wszystkim za przyjęcie naszego zaproszenia i za to, że mogłem wraz z naszymi widzami przysłuchiwać się tej wielowątkowej, trudnej, bardzo rozległej dyskusji. Dziękuję panu doktorowi Fatalskiemu, panu doktorowi Chabowskiemu za te rozbudowane wypowiedzi, które dotykały tak wielu kierunków, i za moderowanie tej rozmowy panu doktorowi Pajorowi z mojego macierzystego uniwersytetu. Szanowni Państwo, celem tej dyskusji było nakreślenie pewnego zarysu właśnie w zakresie kształtowania się obopólnych relacji Warszawy z Waszyngtonem w XX i XXI wieku. Panowie paneliści próbowali nakreślić, wskazać takie kluczowe kamienie milowe w procesie ewolucji owych stosunków, i bardzo cieszę się, że również w odrębnej części tej rozmowy nasi goście spróbowali podjąć wątek stanu obecnych relacji i wskazania perspektyw rozwoju owych relacji, czy to z punktu widzenia tej zmiany paradygmatu we współczesnej geopolityce, co słusznie podkreślił pan doktor Fatalski, że żyjemy w bardzo ciekawych, ale też trudnych czasach, jeśli chodzi o próbę odnalezienia się na tej geopolitycznej mapie, czy to z punktu widzenia też odnajdywania się strony polskiej w kontekście zmieniającej się administracji amerykańskiej. Padły też pewne konkluzje co do pewnych recept dla strony polskiej, przede wszystkim w budowaniu jeszcze lepszych i bardziej wymiernych
relacji polsko-amerykańskich i padł też wątek polonijny, bardzo ważny, prawda? Kwestia Polonii odgrywa istotną rolę w budowaniu owych relacji, nawet przy zachowaniu pewnych proporcji, co panowie zgodnie zauważyli. Rola Polonii jest istotna, chociaż jest to bardzo złożone zagadnienie, prawda? Ponieważ o ile potencjał oddziaływania Polonii na administrację amerykańską na różnych polach jest spory, o tyle chyba odwiecznym problemem Polonii są istniejące wśród niej podziały, również inicjowane zewnętrznie, choćby w okresie komunizmu przez służby komunistyczne polskie, ale także później. Dlatego dla Polonii moim zdaniem ważne jest podejmowanie różnych prób jednoczenia sił. Jeśli już o tym mówimy, warto wspomnieć o bardzo pięknej inicjatywie zorganizowanej, podjętej oddolnie, ale także w takiej inicjatywie podjętej na bieżąco, na gorąco przez środowisko skupione wokół pana Janusza Sporka, które stanęło w obronie pomnika Katyńskiego w Jersey City. Ta inicjatywa właśnie została dostrzeżona przez naszą fundację w ramach konkursu o nagrody Przeszłość, Przyszłość. Pan Janusz Sporek i jego środowisko zostało docenione przez nasze wyróżnienie w kategorii dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą. I myślę, że takich inicjatyw, takich projektów, takich prób jednoczenia Polonii jest więcej, a to może lepiej przekładać się na budowanie mocniejszych relacji, bardziej trwałych, perspektywicznych relacji polsko-amerykańskich. Szanowni Państwo, dziękuję raz jeszcze za tę bardzo ciekawą rozmowę, której miałem przyjemność przysłuchiwać się od samego początku. Wszystkich Państwa, naszych gości, naszych widzów zachęcam do śledzenia innych projektów Fundacji imienia Janusza Kurtyki w Warszawie. Zachęcam do odwiedzenia naszej siedziby, w której mieści się biblioteka imienia naszego patrona, na którą składa się księgozbiór przekazany przez rodzinę profesora Kurtyki, obejmujący wiele publikacji z zakresu mediewistyki i historii najnowszej. To koresponduje oczywiście z zainteresowaniami patrona, ale także ten księgozbiór sukcesywnie poszerzamy, szczególnie o pozycje obcojęzyczne, które traktują o tematyce polskiej, po to, aby umożliwiać naszym badaczom, ale także wszystkim zainteresowanym śledzenie tych narracji, które dotyczą Polski, historii Polski, zwłaszcza najnowszej historii Polski, i mogą umożliwić właśnie zainteresowanym podjęcie jakiejś, zwłaszcza badaczom, podjęcie jakiejś konstruktywnej polemiki z tymi narracjami, które może w jakiś sposób wykrzywiają ten obraz Polski za granicą. I zachęcam także do zapoznania się z naszym projektem, przeglądem Przeszłość, Przyszłość. Duże wydarzenie odbyło się niedawno w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Transmisje, relacje z tego wydarzenia są dostępne w internecie, a mówię o tym dlatego, że przegląd Przeszłość, Przyszłość w bardzo atrakcyjny sposób zbiera szeroki wachlarz naszych różnych projektów, różnych inicjatyw, które podejmujemy zarówno z instytucjami publicznymi, jak i oddolnymi środowiskami, które chcą wspierać właśnie budowanie tej polskiej marki zarówno w kraju, jak i za granicą. Dziękuję Państwu raz jeszcze za uwagę, dziękuję panom panelistom i zachęcam do śledzenia naszych inicjatyw w przyszłości. Dobrego wieczoru, kłaniam się nisko. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.